II światowej, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, którą po jego, no to sam wszystko dokładnie, każdą kreskę, zresztą tutaj jest autor na górze w postaci inicjałów X, R, S, ksiądz Roman Sitko, i wykonał, a zostało to tylko powielone w jakiejś drukarni, tam pewnie w niewielu ilościach egzemplarzy, w drukarni we Lwowie właśnie. Jest to swego rodzaju drogocenna pamiątka, no wręcz relikwia. A tutaj nawet z panem Andrzejem przypomnieliśmy sobie, że oto spotykamy się w budynku. Ja dopiero dzisiaj sobie z tego zdałem sprawę, który kiedyś, nie tak całkiem dawno, był Urząd Wojewódzki. Tam Województwa Tarnowskiego. Jako ośrodek o znaczeniu regionalnym w perspektywie historycznej, a ja jeszcze dodam, ponieważ nie jestem historykiem takim z papierami, tylko politologiem, więc będę tak chciał też Państwu to z perspektywy spojrzenie politologiczne tutaj wtrącić. No, niestety tutaj się przez cały okres dziejów Tarnowa przewija, bo jak się okaże, wszystkie decyzje zwindujące czy degradujące Tarnów miały kontekst polityczny, bardziej polityczny niż merytoryczny. To zwłaszcza dla przybyłych gości. Tarnów jest bardzo ładny. Jak Państwo mówi, to spacerkiem też. Otóż proszę Państwa, tutaj tego może nie wszyscy widzą, tylko taką mapę znalazłem, niedużo jest takich map. Ta cienka linia, która tutaj przebiega, pokazuje nam granicę między ziemią krakowską, a ziemią sandomierską. I może nie wszyscy wiedzą, że za Władysława Łokietka, czyli wtedy, kiedy tam zdobył prawa miejskie, tam już był Tarnów był położony na pograniczu ziemi sandomierskiej, nie krakowskiej. Wojnicz już był na terenie ziemi krakowskiej. Początki zorganizowanego posadnictwa na terenie dzisiejszego Tarnowa i okolic datowane są na co najmniej IX wiek. Prawa miejskie nadał miasto 7 marca 1330 roku król Władysław Łokietek. Do początków wieku XIV Tarnów był miasteczkiem o niewielkim znaczeniu i terytorialnie podlegał kasztelanii wojnickiej. Wojnicz był, jak Państwo pewnie wszyscy wiedzą, bardziej znaczącym miastem niż Tarnów. Zaliczany do ziemi krakowskiej, choć na pograniczu z ziemią sandomierską. Dopiero później ta granica przesunęła się. Nawet było tak, jak czytałem teksty źródłowe, że granica w zależności od działania sądów ówczesnych, w zależności od interesów lokalnych, przesuwała się. Raz Tarnów był taki okres w XIV wieku przejściowy, że Tarnów zaraz znajdował się w ziemi krakowskiej, raz sandomierskiej. Ostatecznie ziemia sandomierska zwyciężyła. W okresie od końca XIV wieku poprzez wiek XV Tarnów i okoliczne tereny określane są w jednych dokumentach z epoki właśnie jako część ziemi krakowskiej, w innych jako składowa ziemi sandomierskiej. Z czasem znaczenie miasta rosło. Tarnów stał się ważnym węzłem komunikacyjnym, przez który wiodły szlaki handlowe takie jak trakt węgierski oraz na południe oraz trakty krakowski i ruski łączący wschód ze zachodem. Pierwszy taki okres, w którym można mówić o świetności miasta, nastąpił za rządów, za życia hetmana wielkiego koronnego Jana Amosa Tarnowskiego. Przełom
XV i XVI. W 1528 roku na przykład, na zaproszenie tegoż hetmana, na podtarnowskim zamku na górze Świętego Marcina przez kilka miesięcy zamieszkiwał nawet król Węgier Jan Zapolia, wygnany czasowo z kraju, walczący rąk o władzę, czyli z całą świtą dworem, jak gdyby rezydowała w podtarnowym stolica, urzędowa stolica Węgier. W 1578 roku zaś król Stefan Batory nakazał kupcom w drodze na Ruś zatrzymywać się w Tarnowie. Do tej pory nie było takiego obowiązku dla kupców, dlatego Tarnów był omijany, gdyż główna droga na wschód szła z Krakowa od razu na Sandomierz. Miasto przez wieki było własnością kolejnych kilku rodów: Lelewitów, Tarnowskich, Ostrowskich, Zasławskich, Sandburzów, jeszcze po drodze tam byli Lubomirscy. Oczywiście był to skutek małżeństw, spadków i tak dalej, takich relacji rodzinnych. I ciekawostka taka, może większość z nas wie, zamek na górze Świętego Marcina został zburzony. Nie zburzyli go żadni najeźdźcy. Zburzył go ród, jeden z rodów walczących o Schedę przeciwko drugiemu. Już nie będziemy tutaj wspominać, żeby nie rzucać infamii na ten ród. Natomiast sami nasi tutaj rodacy zniszczyli ten piękny zamek i mamy dzisiaj ruiny, które nawet już są ruinami ruin. Wraz ze wzrostem znaczenia miasta pod względem handlowym, politycznym czy demograficznym rosła także jego pozycja na mapie administracyjnej Polski. W wieku XV obok śladów przynależenia Tarnowa do powiatu pilzneńskiego, właśnie to Piotr na tamtej mapie oraz na tej, tutaj też słabo to widać. Coraz częściej było miasto wymieniane jako odrębny powiat tarnowski z czasem, tak zwany districtus tarnowiensis. Co z czasem uchwali się, a Tarnów stanie się centrum nie tylko obszaru administracyjnego, ale i sądowego. Jednocześnie miasto zostaje objęte granicami województwa sandomierskiego już na trwałe. Taka sytuacja trwa praktycznie do czasu pierwszego rozbioru, a więc do 1772 roku. Jak Państwo zauważyli, jednak pomimo tych możliwości bycia środkiem handlowym czy jakichś sławnych rodów pomieszkujących w okolicy, Tarnów jednak nie był miastem znaczącym. I ciekawe, że ten Złoty Wiek przyniósł dopiero zabór austriacki. Dopiero wtedy Tarnów stał się miastem cesarskim, przestał być miastem prywatnym i zaczął się rozwijać dynamicznie, gwałtownie, tak jak wcześniej te tereny Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego, Galicja, Węgier, Austria. 1772 roku, a nawet wcześniej, w 1770 roku Austriacy zaczęli zajmować pierwsze rejony, zwłaszcza Sądecczyznę, a w 1772 Tarnów. Wprowadzono podział zajętego obszaru na cyrkuły, z łaciny cyrkulus, okrąg, obwód, stąd polska nazwa cyrkuł. Jednostka administracyjna ta przeniesiona została na ziemię polskie za pośrednictwem Węgier, gdzie pojawiła się ona jako potrzeba podziału administracyjnego na jednostki mniejsze od komitatu. Początkowo w 1774 roku obszar prowincji podzielono na 6 cyrkułów: Bełski, Czerwonoruski, Krakowski, Lubelski, Podolski i Sandomierski. Dalej Tarnów nie jest miastem jeszcze cyrkularnym. Jest w Sandomierzu. Cyrkuły te z kolei dzieliły się na 59 dystryktów. W 1777 roku zmniejszono liczbę dystryktów do 19, a w 1782 zrezygnowano z dwustopniowego podziału administracyjnego, ustanawiając 18 cyrkułów.
1854 wprowadzono nowy podział administracyjny, ustanawiając w obrębie cyrków powiaty, a w latach 1865-67, czyli w dobie stającej autonomii, zlikwidowano cyrkuły i zorganizowano sieć powiatów. Także jak widać, były to ruchy raz do tyłu, do przodu, prawda, przeciwstawne reformy realizowano. Było to podyktowane głównie finansami biurokracji austriackiej i różnymi interesami lokalnymi i polityką. Po przekazaniu prywatnego miasta Tarnowa przez rodzinę książąt Sanguszków pod władzą cesarza w 1782 roku, wreszcie miasto stało się, miasto zaczęło się rozwijać. Paradoksalnie wtedy właśnie nastąpił jego gwałtowny rozwój i złotnik. Posłuchajmy słów hrabiego ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego, który w swojej biografii albo dokładnym opisaniu Królestw Galic i Lodowali, wydanej w Lwowie w 1858 roku, tak malował wczesny obraz Tarnowa, przecież on pisał to na początku XVIII wieku. Są tu szkoły cyrkularne i normalne, wiele urzędów, tu jest pomieszkanie i brygady generała. Więc była też jednostka wojskowa. Miasto to na trakcie z Wiednia do Lwowa handel i bogactwo obywateli w pomnaża. Liczba obywateli szlachty na około mieszkających bali z innych cyrkułów i z zagranicy w czas przedadwentowy i zapustny na reduty się zjeżdża, ale wcale jeszcze pomieszkania ani dla koni stajem dostać nie można. Na maj do obfitej w lekarstwa apteki wojskowej i cesarskiej wjeżdżając się do wielkiego wzrostu bogactw miasta dopomagają. Obfituje ten cyrków fabryki gliniane, płócien, skór angielskich, lasy, kamienie do murów, wapno, gąty, smoła, zboża wszelkiego gatunku, sarny, wilki, dziki, niedźwiedzie, wryby, karpie, wiślane, łososie, bydło rogate, konie, świnie. Droga wiedeńska idzie środkiem cyrku. No było to synonim, widocznie, wówczas dobrobytu. Dalej wymienię miejscowości przynależące do tarnowskiego cyrkułu, by wymienić bardziej znane Ciężkowice, Szczucin, Radkosz, Rylice, Tuchów, Bilzno, Dęblica, Kolkuszowa, Baranów Sandomierski, tam sięgał cyrkuł, Tarnowski Mielec, Radomyśl, Dąbrowa, dziś Dąbrowa Tarnowska, Żarna. Podobnie opisuje cyrkuł sądecki, który tutaj będziemy omawiali go jako wspólny region z Tarnowem. Z takimi miastami ten cyrkuł jak Nowe Stare Sącz, Bobowa, Grybów, Muszyna, Nowy Targ, Tymbark, Strzyżec, dzisiaj Strzyżec. Chwaląc ten, iż ten region ten obfituje w zioła apteczne, minerały, góry karpackie, żelaza, kamienie do muru, ciosy, wapno, lasy, zwierzę obstronki, łososie i kwiczoły, które po winobraniu w Węgrzech skończonym na tutejszej jałowce stadami nieprzeliczonymi przylatują. Nieprzeliczonymi przylatują. Tu tedy i kwiczołów, i jałowcy rzeczmożna ojczyzna. I droga murowana od Sącza do Wieliczki. Oba te cyrkuły graniczyły od zachodu z cyrkułem bochnińskim, który sięgał aż po Wojniczki, to są góry, a nawet ten cyrkuł bochniński sięgał po Świrków, później Świerczków, dzisiejsze Mościce. Także cyrkuł bochniński kończy się na Białej. A od wschodu graniczy z cyrkułem dukielskim, obejmującym m.in. Gorlice, Brzostek i Jasło, do którego później trafi siedziba cyrkułu, zmieniając nazwę na cyrkuł jasielski. Tak jak myśmy z bizneckiego cyrkułu się stali tamnowskim, tak samo dukielski stał się cyrkułem jasielskim. Tu jest ten cyrkuł pilzneński, później tarnowski. Tutaj jest ten sądecki, a tu jest bocheński i dukielski, później jasielski. Cesarz austriacki Józef II chciał podporządkować nowej sytuacji nie tylko administrację terytorialną, lecz także struktury kościelne, zgodnie z obowiązującą doktryną józefinizmu, czyli dążenia do całkowitego podporządkowania kościoła władzy cesarskiej. Jak widać, takie doktryny są ponadczasowe, prawda? Dzisiaj też takie funkcjonują. Józef II 20 września 1783 roku samowolnie ogłosił powstanie rzymskokatolickiej diecezji tarnowskiej.
obejmującej tę część obszaru diecezji krakowskiej, która znalazła się w granicach Austrii, bo jak wiemy, Kraków wtedy, no, w 1772 roku, w 1786 roku, kiedy powstała decyzja, Kraków był poza Galicją, był wolnym miastem. Rzeczpospolita Krakowska, na nocy traktatu Ludwina Wersalskiego czy coś w 1815 roku. Wólno z 13 marca 1786 roku, dzięki dyplomacji cesarskiej, papież Pius VI uznał ten fakt i potwierdził istnienie tej diecezji ze stolicą w Stanowie, czyli diecezja stała się faktem również w sprawach kanonicznych i włączył ją, ponieważ nie było najbliższej innej metropolii, do jakiej mógł włączyć, włączył ją do metropolii lwowskiej, stąd do II wojny światowej, do pierwszej do 1925 roku, do 1925 roku, czyli ponad 100 lat był metropolii lwowskiej. Tak więc w wyniku różnorodnych zmian, szczerzej o tym będzie mówił ksiądz profesor, dlatego że to będzie tematem wystąpienia właśnie na temat decyzji. Tak więc w wyniku różnorodnych i zmiennych okoliczności historycznych, często niekorzystnych dla Polski Tarnów, uzyskał pozycję ważnego ośrodka najpierw kościelnego, a następnie administracyjnego. Czyli taka była kolejność. Najpierw stał się ważnym ośrodkiem kościelnym, a dzięki temu stał się ważnym ośrodkiem administracyjnym. Czyli ma to jednak nawzajem na siebie wpływ, jest tu jakiś związek. W 1870 roku był już jednym z kilku głównych ośrodków miejskich Galicji z 21 tysiącami mieszkańców. W międzyczasie, jak wszyscy tutaj większość z nas wie, Tarnów rozwinął się również jako miasto, tramwaj, wodociąg, elektrownia. To był trzeci tramwaj w Galicji, w Lwowie i Krakowie. Tak, tutaj padło nazwisko Tertila, ten prezydent zasłużył się bardzo, można powiedzieć, że był takim budowniczym Wielkiego Tarnowa. Tak, taka sytuacja rosnącej pozycji Tarnowa trwała do 1939 roku. W 1939 roku, czyli na chwilę przed wybuchem II wojny światowej, było to drugie po Krakowie, co do wielkości i znaczenia, miasto powiatowe województwa krakowskiego. Województwo krakowskie, duże miasto litościowo, bo to jest mapka okazująca gęstość zatrudnienia. Tarnów był tak wyglądało województwo krakowskie przedwojenne. Należały do niego jeszcze Mielec, Ropczyce, Dębica, Pilzno, Jasło, to co dzisiaj już mam od Karpacki. Było to 21 miasto w kolejności pod względem liczby ludności w Polsce przedwojennej, liczyło około 55 tysięcy mieszkańców. Proszę zauważyć, że takie miasta jak na przykład Rzeszów 32 tysiące, wtedy w 39 roku. Nowe są 34, prawie połowa mniej. Płock, dzisiaj miasto równe Tarnowowi. Przemyśl, Tarnów był miastami wtedy znaczącymi, bardziej znaczącymi niż dzisiejsze i dzisiejsi ich sąsiedzi. W okresie międzywojennym, nim wojna wybuchła, powstało kilka koncepcji. Panowie geografowie będą na pewno o tym wspominali. Ja krótko tylko wspomnę, ze względu na to, że to jest ważne dla Tarnowa. Było kilka koncepcji, które przy projekcie reorganizacji terytorialnej kraju, czyli przy zmianie tego podziału administracyjnego, uwzględniały powstanie województwa tarnowskiego lub tak zwanego okręgu w ramach większej prowincji. Otóż Józef Stanisław Staśło, nauczyciel krajoznawca, działacz ruchu akcesyjnego, podczas pierwszego ogólnopolskiego kongresu krajoznawczego
przedstawił projekt dyskusyjny podziału Rzeczpospolitej na okręgi wojewódzkie według zasad regionalnych. Proponował utworzenie czterech województw. Nowych. Bydgoskiego, Częstochowskiego, Przemyskiego i Tarnowskiego właśnie. W projekcie Staśki proponowano tworzenie tych województw ze względów ludnościowych i gospodarczych. Zauważcie Państwo, że w ówczesnych granicach państwa polskiego, dzisiaj to Przemyśl jest jak gdyby odcięty tutaj, ma odcięte zaplecze, bo tu już przebiega granica, natomiast wówczas Przemyśl był, tu jest Lwów, Przemyśl był jak gdyby centralnym miejscem bardziej niż Lwów województwa lwowskiego, także tworzenie województwa wokół niego i z kolei wokół Tarnowa nie użyło jak gdyby tej całej struktury rozsądnej, osobniczej i administracyjnej. Nie był to naukowiec, nie był to jakiś planista. Można powiedzieć, że to projekt jakiś, powiedzmy, taki w pewnej mierze amatorski. Ale natomiast już bardziej poważny projekt zaproponował major Roman Starzyński, oficer Sztabu Głównego Wojska Polskiego, który w numerze z 1928 roku czasopisma Bellona opublikował rozprawę poważną, naukową, pod tytułem Projekt Podziału Terytorialnego Rzeczypospolitej. W swoim projekcie Starzyński przedstawił główne tezy następujące. Stworzenie stopniowej regionalizacji, zwiększenie liczby województw. Proponował utworzenie prowincji. Powiedzmy dzisiaj w naszym języku makroregionów, wielkich regionów. W skład których wchodziłyby województwa mniejszej wielkości. I na przykład właśnie prowincja Małopolska z Krakowem uwzględniała takie województwo tarnowskie. Tych województw w sumie miało być 25 do 26. Według Starzyńskiego każde województwo miało liczyć od miliona do 1,5 miliona mieszkańców oraz tworzyć powinno określony obszar gospodarczy o wyraźnej strukturze ekonomicznej wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych. Będzie dalej uwzględniało postulaty wojskowe, jako wojskowe i kulturalne danego obszaru zgodnie z tradycją historyczną. Wreszcie winno mieć granice liczące się z istotnymi potrzebami poszczególnych dzieł Rzeczypospolitej. W prezentacji profesora Sokołowskiego będzie ten podział, dlatego ja już go tutaj nie umieszczałem, to Państwo zobaczycie. Projekt Starzyńskiego zakładał zwiększenie liczby województw o nowe, polskie, sandomierskie, podolskie, częstochowskie i tarnowskie. Prowincje stanowić miały okręgi wojskowe, jednocześnie sądowe, oświatowe, komunikacyjne. Wreszcie koncepcja Włodzimierza Wakara, to już był rasowy naukowiec, geograf, nawiązywała do podziału kraju też na prowincje, także była podobna, z tym, że te prowincje miały się dzielić nie na województwa, tylko okręgi gospodarcze, tak zwane okręgi gospodarcze i miało być ich 33 i w tym miał być Tarnów, również Radom, takie miasta jak Płock, Łódź, Płock, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Częstochowa. I proszę Państwa, II wojna światowa, po II wojnie światowej mamy podział kraju na duże województwa. Tarnów trafia do województwa krakowskiego. Tutaj. Następnie mamy, to jest rok 46, potem była korekta w roku 57 chyba, ile się działo, 50. I doszło nam województwa Szalińskie, Zielonogórskie, chyba Bydgoskie, Opolskie, Tarnów, dalej Krakowski. A to już starsi znają, tacy jak ja, jeszcze wcześniej urodzeni ode mnie. Taka ładna pocztówka, nawet miałem, wysyłałem, teraz musiałem ściągnąć z internetu, która chwaliła uroki, zabytki województwa tarnowskiego, które powstało w 1975 roku. Ale żeby Państwo nie myśleli,
myśleli, że wszystko, co w czasie PRL-u było zrobione, było złe, chciałem Państwu przeczytać fragment książki Patologia transformacji profesora Witolda Kierzyna, znanego wszystkim, który na stronie 298 pisze taką ciekawostkę z pierwszej ręki o świętej pamięci profesorze Michale Kuleszy, który w 1957 roku był doktorem jeszcze chyba i w ramach działań Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie badano możliwość likwidacji powiatów i powołania 49 urzędów wojewódzkich, tak oto napisał publicznie swoją opinię na temat projektu utworzenia 49 województw. Pan, świętej pamięci, profesor Michał Kulesza. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, jest to główny, jest to, jakby to powiedzieć, jeżeli myślimy reforma 1998, to myślimy pan profesor Michał Kulesza. Zacytuję. Oto słowa pana profesora Kuleszy. Zniesienie powiatów i powołanie 49 jednostek stopnia wojewódzkiego doprowadziło do ukształtowania się jednostek terytorialnych o wyraźnie wyodrębnionych funkcjach społeczno-gospodarczych, rolniczych i przemysłowych. Uwzględnienie tych czynników w procesie zarządzania i administrowania znajduje odbicie w dążeniu do równomiernego i zróżnicowanego rozwoju całego kraju. To myślę, że nie wymaga komentarza. Wiemy, jakie opinie wygłaszał potem pan profesor. Nie odwiesz. Ale w tym okresie 1975-1998 planów, co tu dużo mówić, osiągnął jakiś rozwój. Planów był miastem w 1996 roku, liczył już 122 tysiące mieszkańców, teraz liczy mniej. Jednak te instytucje, które tutaj działały od szczebla wojewódzkiego, zdaniem wielu do dzisiaj oceniających te zmiany, jednak wspomagały, a przynajmniej ten rozwój, a przynajmniej zapobiegały degradacji miast w cieniu takiego giganta, jakim jest Kraków. Myśli o reformie administracyjnej kolejnej, proszę Państwa, były inicjowane już w czasie PRL-u, w latach 80. Już się popsuło, będę szukał, ale teraz mam to przeczytanie. I w 1984 roku Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk poprosił wielu naukowców o odpowiedź na ankietę, jak widzą przyszłą organizację terytorialną kraju, jak widzą reformę, co uważają, że powinno być zamiast tych 49 województw, lub czy w ogóle jest sens je zmienić. Ja tylko tak skrótowo wypisałem sobie nazwisko i propozycja ilości województw, jak to wyglądały losy województwa tarnowsko-bielowo-sądeckiego. Jeżeli panowie potem, nasi eksperci, będą chcieli się odnieść, to na pewno będą widzieli tutaj, znali szczegóły. Profesor Regulski, również bardzo kojarzony z reformą z 1998 roku, proszę Państwa, uwaga, proponował w tej ankiecie, że ma pozostać 32 do 35 województw, w tym tarnowski i nowosądecki. Profesor Andrzej Pyszkowski około 35 województw ma zostać. Tarnowskie, nowosądeckie ma iść do Krakowa. Czy tarnowskie zostaje, nowosądeckie do Krakowa. Profesor Teofil Liewski zostaje do województwa. Jego zdanie było takie, że najlepiej powiat tego nie ruszać, ewentualnie bardzo słaby, zlikwidować bardzo najsłabsze regiony, ale w tym nie w imieniu Tarnowskiego i Nowosądeckiego.
Profesor Stanisław Leszczycki i profesor Andrzej Wróbel podobne zaproponowali koncepcje, trochę nawiązujące do tych prowincji przedwojennych. Mianowicie profesor Leszczycki zaproponował kilkanaście dużych makroregionów, 100 regionów węzłowych. No to wiemy, to bez grzebania wiemy, że wśród tych 100 na pewno by się znalazł Tarnów. A profesor Wróbel zaproponował, żeby wśród 15 województw znalazło się w ramach 15 województw i 100 regionów, czyli podobna propozycja. Profesor Jerzy Kostrowicki proponował likwidację słabych województw, jednak nie uznał za Tarnowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Profesor Kazimierz Dziełański proponował małą korektę 49 województw, ale również nie widział potrzeby, żeby ona objęła Tarnów i Nowy Sącz. Profesor Edward Ura proponował, aby stopniowy podział 49 województwami pozostał bez zmian. A profesor Andrzej Stelmachowski, znana nam osoba, pierwszy marszałek odrodzonego Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, w swoim stylu powiedział bardzo krótko i zwięźle: nie należy fundować sobie kuracji wstrząsowej. I chyba jest to dobra puenta dla tych, którzy mają podobne zdanie na temat efektów tej reformy z 1998 roku. Proszę Państwa, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że byli tacy, którzy w ramach debat sejmowych walczyli o inny kształt tej reformy, bardziej rozsądny. Były składane do laski marszałkowskiej różne projekty ustaw. Ja Państwu pokażę tylko jeden. Niestety jest to w formie PDF-u, czyli muszę go tak przelecieć, ale ja pokażę tylko nas interesujący region, co to składał. Była to grupa posłów, jeżeli Państwo po nazwiskach kojarzycie, byli to posłowie, członkowie klubu AWS, natomiast członkowie Porozumienia Centrum. Zaproponowali oni podział Polski na 31 województw. To są ich siedziby. I jest Nowy Sącz. I jest Tarnów. Projekt był bardzo prosty. To jest jeszcze pisane maszynką do pisania, więc dlatego jest niewyraźnie, ale ja Państwu to czytałem dokładnie. Proszę zauważyć, że Tarnów nawet zyskał na tej reformie, ponieważ dochodzi do niego powiat mielecki. Dębica była w województwie, przy 49 województwach, tam Dębica była w województwie. Natomiast dochodził Mielec i bardzo słusznie, bo Mielec wtedy na pewno, a sprzeczałbym się, że również dzisiaj, wcale nie jest powiedziane, że jest bardziej związany z Rzeszowem niż tak. To dzisiaj administracyjnie na pewno jest związany, ale gospodarczo, komunikacyjnie na pewno z tego. To tak dla ciekawości. Teraz parę gorzkich takich reminiscencji historycznych. Z małymi wyjątkami elity województwa tarnowskiego w zasadzie zaakceptowały pomysł jego likwidacji w ramach rządowego projektu reformy administracyjnej. Do tych wyjątków należały właściwie jedynie dwa środowiska skupione wokół dwóch posłów ziemi tarnowskiej. Ówczesnych. Wiesława Wody, mieszkającego już, który zginął w katastrofie smoleńskiej, byłego wojewody tarnowskiego z lat 1993-97, członka opozycyjnego wówczas PSL-u, który notabene prywatnie był mieszkańcem Krakowa. Jest to woda, mieszka w Krakowie. Oraz posła Mariusza Grabowskiego, który między innymi z tego powodu
Musiał opuścić szereg niedługo klubu parlamentarnego AWS-u, jak i kilku innych posłów jeszcze. Obaj ci tarnowscy posłowie jako jedyni spośród 9 parlamentarzystów ziemi tarnowskiej, policzę też senatorów, nie poparli ostatecznej wersji reformy administracyjnej, konsekwentnie nie godząc się na degradację statusu Tarnowa. Pod obrady Sejmu Rzeczpospolitej trafiły projekty reformy oceniające pozostawienie województwa tarnowskiego, albo dotychczasowe, ale w nieco zmienionym kształcie, to już jeden z nich pokazywałem. Trzeba też wspomnieć ciekawą inicjatywę posła Gwidona Wójcika z Unii Demokratycznej, bo to inicjatywa pozaparlamentarna, taka bardziej obywatelska, publiczna, który już w 1996 roku między innymi na łamach Rzeczpospolitej, można w archiwum sprawdzić, jest to wywiad z nim, dostrzegał potencjalne zagrożenie dla Tarnowa płynące z nieprzemyślanych zmian w podziale administracyjnym i zaproponował ustanowienie, uwaga, stolicy województwa małopolskiego, które wtedy było planowane od granicy Rzeszów, nie miało być województwem, tylko cały taki makroregion razem z Kielcami, zaproponował, by ta stolica była w Tarnowie. W zasadzie zróżnicowanego rozwoju kraju i centralnego położenia. W następnych wyborach nie został już posłem, Gwidon Wójcik. Warto przypomnieć tutaj wypowiedź jednego z bardziej doświadczonych parlamentarzystów ówczesnej nawet koalicji rządowej AWS Unia Wolności, sprzeciwiającego się zarówno treści proponowanych zmian, jak i stylowi, w jakim je forsowano, która to zabrzmiała jak groźne memento w trakcie debaty na temat podziału administracyjnego kraju. Oto słowa, jakie podczas obrad sejmowych skierował ów parlamentarzysta, kierując je szczególnie pod adresem swoich kolegów partii klubowych. Szczególnym skutkiem tego kierunku reformy, który został przyjęty, jest perspektywa cywilizacyjnej degradacji wielu polskich miast i obszarów wiejskich. Jakikolwiek podział terytorialny państwa zostanie przyjęty, byłoby rzeczą dobrą, żeby społeczność polska miała głębokie przekonanie, że był on wynikiem dojrzałego namysłu, jeśli chodzi o dobro Polski, a nie licytacji pomiędzy grupami politycznymi. Przeraża nas to skakanie z liczby 12 na 14, a może 15, a może 17, a może 16. Przy czym te liczby w istocie nie wynikają z żadnego namysłu mającego na celu dobro wspólne, jest tylko jeden problem, czy stanie na moim, czy na twoim. W ten sposób nie prowadzi się ustrojowej, strukturalnej reformy państwa. To doprowadzi tylko i wyłącznie do nieszczęść. To buduje system, który będzie źle funkcjonował. Też został wyrzucony z klubu parlamentarnego AWS. To był poseł Jan Łopuszański. Taki Piotr Skarga ówczesnego AWS. Późniejsze losy reformy administracyjnej i powstałych w jej wyniku struktur terytorialnych państwa dobitnie pokazały, iż nie wystarczy skróć termometr, aby uznać się za zdrowego. W tym przypadku wyrzucić posła ze swego klubu, aby w ten sposób, zastraszając innych, przeforsować kontrowersyjne rozwiązania. Alarmujące sygnały bynajmniej nie płynęły do sfer rządzących, jedynie ze środowisk politycznych. Rządowe i parlamentarne elity nie przejęły się również licznymi głosami idącymi ze środowisk eksperckich i naukowych, oznaczających wtyczony przez rząd Jerzego Buzka kierunek reformy administracyjnej, a także jej szczegółowe rozwiązania, m.in. w zakresie konstrukcji i liczby regionów. Takim jeszcze głosem była na przykład opinia profesor Danieli Szymańskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która publicznie informowała o wynikach badań, według których optymalna liczba województw w ówczesnej sytuacji Polski to 25-27, a liczba powiatów około 150. Ponadto profesor Szymańska dowodziła, że samorządność, regionalizm powinny kształtować się oddolnie w procesie historycznym, czyli długotrwałym. Tak jak Landy w Niemczech na przykład.
a nie w sposób narzucany z góry i przeprowadzany w sposób rewolucyjny. Przeprowadzonych przez profesor Szymańską badań wynikało, że podział kraju na duże regiony będzie prowadził do rozwoju miast wojewódzkich, na prowincji nastąpi natomiast regres i powiększenie niedostatków. Te same ostrzeżenia, tylko wypowiedziane językiem naukowym. Wystarczyło wówczas wziąć wzory dalsze i bliższe. Francja na przykład. Od 200 lat podział na departamenty, 96 departamentów, tych nie licząc na morski. Departamenty wielkości naszych byłych małych, tych mniejszych z województw 49, liczba ludności kilkaset tysięcy do miliona. We Francji funkcjonuje to do dzisiaj. Po prostu sobie dołożyli szczebel regionalny, a nie zlikwidowali departamentów. Tak bliskie nam i przyjazne, zwłaszcza w Tarnowie, Węgry. Też kraj, który wstępował do Unii Europejskiej równoznacznie, bo nas straszono wtedy, ja pamiętam dokładnie, że dlatego musimy zrobić reformę, że takie są wymogi Unii Europejskiej. Nic podobnego, to była wielka manipulacja. Unia Europejska dała jakieś ogólne ramy, chodziło o pewne przygotowanie się do absorbowania tych środków, a nie chodziło o konkretne liczby, powierzchnie, liczby ludności. I Węgrzy weszli do Unii z ustrojem, z podziałem na komitaty, które tam funkcjonują od średniowiecza. Oczywiście, więc tam z dziejowym rozwojem one, ich granice ulegały zmianom, ale generalnie ich wielkość się nie zmieniała i to podobna wielkość jak departamentu we Francji. I też dołożyli regiony ponad te komitaty i wszystko jest w porządku. No i Niemcy również są, zwłaszcza Bawaria, dobrym przykładem. Bawaria jest landem, a ma cztery szczeble samorządu i administracji. Cztery szczeble. Czyli jest taki szczebel, którym Tarnów by był siedzibą jakiegoś większego okręgu małego województwa. O właśnie tu pod Brodem, to jest nazwane właśnie nie są uzbrojeńcy, to są rejencji. To jest tylko administracja rządna. Rozwiązanie szczegółowe oczywiście mogą być inne, chodzi o status danego miasta. W oficjalnych dowódkach, teraz jeszcze najbliższe, już będę kończył, najświeższe, że tak powiem, notowania czy uwzględnianie Tarnowa, takich miast jak Tarnów w planach rządowych, państwowych. W oficjalnych dokumentach rządowych, na przykład koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 roku, bo to ona obowiązuje, i krótszej strategii rozwoju kraju do 2020 roku. Kilka byłych miast wojewódzkich, takich jak Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Koszalin, Legnica, Kalisz i Tarnów, jednoznacznie zostały zdefiniowane jako najważniejsze ośrodki regionalne o znaczeniu krajowym. Tak zostały zdefiniowane i tak w mapkach funkcjonują. Jednocześnie, według analiz zawartych w tych samych dokumentach, region tarnowski i sądecki to obszary charakteryzujące się, cytuję, niskim poziomem rozwoju, słabą dostępnością do dóbr i usług, wysokim natężeniem problemów spowodowanych utratą funkcji społeczno-gospodarczej. W dokumencie rządowym jest to expressis verbis wypunktowane. W przypadku Tarnowa dochodzą do tego inne znane nam problemy przeszkadzające w budowaniu w mieście ważnego węzła, na przykład transportowego wschód-zachód i północ-południe. A co za tym idzie, we wzmacnianiu jego funkcji jako ośrodka turystycznego, kulturalnego, edukacyjnego. Te problemy to chociażby blokowana od lat budowa połączenia kolejowego przez Wisłę ze Szczecina do Buzka-Zdroju. W tym dokumencie, koncepcja, to jest dokument dostępny na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, każdy z Państwa może sobie go w PDF-ie otworzyć. Tam jest taki dział transport, jest mapa Polski. Jest połączenie narysowane, że do 2030 roku ma być zbudowane połączenie między Szczecinem a Moskwą.
Natomiast co proponują, co proponuje Małopolska, Kraków, Kraków Małopolski, co proponuje? Tak. Likwidacja. Nie tylko, że jest wygaszona linia kolejowa Szczecinka, ale należy ten tor zdjąć i zrobić trasę rowerową. A w dokumencie rządowym, państwowym jest wybudowanie linii. Być może, że jak się zrobi ścieżkę rowerową, to może będzie łatwiej budować tą linię kolejową później, na Pendolina na przykład, czy ten, nie wiem, być może. Wyodrębnienie obszarów obciążonych wymienionymi czynnościami społeczno-gospodarczymi w osobne jednostki regionalne decydujące samodzielnie o środkach finansowych na własne potrzeby jest, jak widać, uzasadniane pośrednio i być może nie do końca w zamierzony sposób, nawet przez dane pochodzące z oficjalnych dokumentów. W swojej publikacji książkowej z 2013 roku pod tytułem Podział kraju na województwa, próba obiektywizacji, pan Łukasz Zaborowski wymienia tutaj obecny. To jest właśnie ta publikacja, to zachęcam Państwa, jest jeszcze do nabycia w różnych sieciach, po prostu wyjdziemy reklamy, to może ktoś nam zarzuci. Więc pan doktor wymienia tam już miast spełniających większość kryteriów stawianych ośrodkom wojewódzkim. Tak jak liczba mieszkańców, okolic, znaczenie w sieci osadniczej, stopień osobnienia, spójność społeczno-gospodarcza, otoczenia. Uważa on, iż po potrzebie korekty obecnego ustroju terytorialnego mówi się od chwili jego wyjścia w życie. Powinna ona prowadzić do wielkościowego zrównoważenia układu. Na rozwiązanie czeka problem dużych miast, które wskutek pozbawienia statusu wojewódzkiego mają ograniczone możliwości rozwoju. Natomiast profesor Zagłoski, którego będę w później prezentację Państwu przekazywał, tylko powiem w skrócie, że proponuje w jednym z wariantów właśnie powrót do tego, co się stało z moim... Czy pan Piotr jest tutaj może? No, pana Piotr. Coś tutaj mi się skróciło. Nie widać. Dobrze. To będzie widoczne przy prezentacji profesora. Jeszcze na koniec, że wbrew braku jakiejś takiej szerszej dyskusji, może w głównych mediach na te tematy, w internecie, jeżeli dla ktoś, kto się pasjonuje tą tematyką, jest każdy w stanie znaleźć bardzo wiele komentarzy, informacji, nawet gotowych takich rozwiązań, hobbystycznych, jakichś amatorskich, zupełnie rzucanych do internetu, bardzo ciekawe, które się tutaj. Chciałem je Państwu pokazać, gdzie mi to tutaj znikło, może później się uda. I tylko tak dla przykładu powiem, że w częstochowskim środowisku powstała koncepcja 20 kilku województw. I nie proszę mnie przez tutaj nas, Tarnowia też zamieścili województwo tarnowsko-sądeckie. Również taki projekt powstał na stronach Frondy. Ktoś zrobił, podpisał się tam jako autor. No, także jest parę takich projektów obywatelskich, podobnych. Jest jakaś taka podobna potrzeba dyskutowania na ten temat. I kończąc, chciałbym taką refleksją się z Państwem podzielić, która legła jak gdyby u podstaw zorganizowania tego spotkania, tego panelu i zaproszenia wybitnych ekspertów, żeby nam tutaj jak gdyby systematyzowali, uporządkowali i zobiektywizowali te nasze różne myśli i aspiracje. Legła od podstaw taka myśl. Być może za jakiś czas, zresztą tak się mówi, że co 25-30 lat siłą rzeczy, siłą jakby inercji następuje zmiana organizacji terytorialnej kraju. Być może, że taki walec historii znowu przestaną przyjeść. Bardzo niedobrą rzeczą byłoby, gdyby w tym momencie my, jako Tarnowianie, nie bylibyśmy przygotowani na taki walec z jakąś propozycją lub z kilkoma propozycjami.
żeby znowu nie było tak, że po prostu przyjmiemy tak po galicyjsku, przyjmiemy to, co nam dadzą. Może bądźmy przygotowani, miejmy jakieś koncepcje, przynajmniej uczestniczmy w dyskusji, wspierajmy się. Może ktoś nas przekona, że nie mamy racji, ale żeby nie wynikało to, co mamy z naszej wierności, czy braku upominania się o sobie. Chciałem Państwu powiedzieć, że niedaleko w Bielsko-Białej, niedawno, to już zupełnie na koniec, była konferencja naukowa, 25-lecie samorządu, reform samorządowych, odnowienia samorządu w Polsce. I jeden z głównych wniosków z tej konferencji, publicznie powiedziany, był taki. Największą porażką Bielska-Białej w okresie 25 lat była utrata jej statusu wojewódzkiego. Także myślę, że to by było tyle wprowadzenia właśnie historycznego i takiego troszkę politologicznego. Teraz prosiłbym o zabranie głosu pana profesora Miszczuka. Ja tylko pozwolę. Teraz zabierze głos ksiądz profesor Ryszard Kalnek, który wypowiada, o wpływie ustanowienia Tarnowa w 1786 roku stolicą diecezji rzymskokatolickiej na jego status administracji państwowej. Sam zapraszałem księdza profesora i teraz już go wykasowałem Ja przedstawię księdza profesora jeszcze pokrótce, bo to jest osoba wielce zasłużona i o wielkich osiągnięciach. Tylko powiem, jest to kapłan diecezji tarnowskiej, doktor teologii specjalizacji historii, urodzony naszej diecezji. Święcenia otrzymał od arcybiskupa Jerzego Adlewicza. Pełni różne ważne funkcje do dzisiaj diecezji. Oprócz tego, że wykłada na naszym wydziale teologicznym, pracował również jako dyrektor archiwum diecezjalnego, a obecnie jest przewodniczącym Komisji Historycznej, diecezjalnej Komisji Historycznej, przez niektórych zwanej ilustracyjną. Także ksiądz to wszystko wie o nas wszystkich, bo siedział w IPN wiele godzin i dni, a zwłaszcza o duchowieństwie. I również jest przewodniczącym niedawno powołanej diecezjalnej komisji kanonizacyjnej. Do spraw ta komisja ma na zadanie wyszukiwać zacne osoby i zastanawiać się, czy nie zasługują one na proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Oddaję głos księdzu profesorowi. Dziękuję bardzo. Ten temat to wymyślił pan Jacek. Ja wcale takiego tematu nie chciałem i wprost przeciwnie, stawiam to jako pytanie, czy w ogóle właśnie to, że Tarnów jest stolicą diecezji, czy to miało wpływ na jakiś tam status administracji państwowej. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Tarnów był w okresie przedrozbiorowym miasteczkiem mało znanym, mało ważnym, prywatnym w rękach hrabów tarnowskich i właściwie ważnymi ośrodkami kościelnymi był Wojnicz, bo tam był stolica archidiakonatu wojnickiego i ważniejszym miastem od Tarnowa było Pilsno. Tam był taki właściwie ośrodek sądowy, oficjalat. A tam takiego statusu nie miał. Dopiero na starania hrabiego hetmana Jana Tarnowskiego w 1400 biskup krakowski ustanowił tak zwany okręg prepozytury tarnowskiej. To wszystko było tylko dla hetmana tarnowskiego. No i właśnie wtedy ta prepozytura tarnowska zyskała kapitulę
Kozyta, kanoników, sporo tych kanoników było i równocześnie okręg sądowy, oficjalat tarnowski. Do tego oficjalatu tarnowskiego początkowo do tej prepozytury należało 6 parafii. A więc Skrzyszów, Szynwałd, Zalasowa, Poręba Radna, Wisia Góra i Junkawica. I tyle to było. Później na skutek starań prepozytura się powiększyła i zyskała więcej parafii. Także tuż przed rozbiorem pierwszym miała 21 parafii właśnie ta prepozytura tarnowska. To był Tarn, Dąbrowa Tarnowska, Radgorz, Czyżdziarzec, Jastrząbka, Zasów, Szynwałd, Skrzyszów, Rękawica, Zalasowa, Ryglice, Tuchów, Poręba Radna, Leśna, Jodłówka, Szczepanowska, czyli dzisiaj Szczepanowice, Zbyrytowska Góra, Wierzchosławice, Jurków, Wisia Góra, Luszowice i Podkowice. To był właściwie ten okręg prepozytury tarnowskiej. No i oczywiście na strzele tej prepozytury, tego oficjalatu miejscowego stał prepozyt, który właśnie na skutek starań rodziny tarnowskiej zyskał taki właśnie okręg niezależny od sąsiednich archidiakonatów kościelnych. Cała diecezja krakowska była olbrzymia. W tej chwili tutaj nie mam mapy, tam trzeba byłoby tę mapę odwrócić, to by była cała diecezja krakowska. To nie jest ani połowa. Tak. Więc diecezja krakowska była, sięgała od Bytomia i Pszczyny, aż po Siedlce. Dzisiejsze Wielkie Siedlce, tam na drugiej stronie jest, ale to z daleka nie będzie dobrze widać. W każdym razie to był olbrzymi teren, to była cała Małopolska wówczas. Małopolska historyczna, tak, więc która sięgała po Lublin. I ten okręg diecezji krakowskiej był podzielony na tak zwane archidiakonaty, duże archidiakonaty, archidiakonat sądecki, archidiakonat sandomierski, archidiakonat krakowski, no i kilka jeszcze tam innych było mniejszych. Była też prepozytura wiślicka, tak mniej więcej jak prepozytura tarnowska. To były te prepozytury, były takimi mniejszymi już okręgami, mającymi właśnie statut taki właśnie, takiego archidiakonatu, czyli takiej jednostki kościelnej, która była prawie niezależna. Biskup krakowski dawał właśnie archidiakonowi też duże właśnie prerogatywy. No i to byli tacy prawie sufragani w terenie, ci archidiakoni. Tak było do 1772. W 1772 roku wkroczyli tutaj Austriacy na ten teren, no i zaczęli zajmować ten obszar dość tak przypadkowo, jak czytamy w książkach, w opisach Łozińskiego, czy też Sznura Pepłowskiego, tych wielkich historyków z początku Galicji, no to szli Austriacy tak w ciemno, właściwie nie mają pojęcia nawet gdzie wkraczają i co zajmują. I właśnie stąd ta sztuczna granica koło Wisły. Wkroczyli tam gdzieś na Śląsku Cieszyńskim i szli tak koło Wisły, aż poza Kraków, aż tam pod Sandomierz i stąd też w Zaborze Austriackim, który miał być niby ziemią halicką, czyli tym księstwem królestwem halickim, czyli z Halicza, znalazły się właśnie te tereny właśnie diecezji krakowskiej. Obszar duży, który wcześniej nie miał nic wspólnego z Haliczem, ani właśnie z ziemią halicką. Od samego początku Austriacy stwierdzili, że ten teren trzeba uniezależnić od Krakowa, od diecezji krakowskiej, od biskupa krakowskiego, bo takie były właśnie wtedy tendencje polityczne Austriaków. Tutaj ci Austriacy, którzy się znaleźli na obszarze już koło Tarnowa, stwierdzili, że
Wolnicz, no to była taka miejscowość, która wtedy była straszliwie zrujnowana, bo w okresie tych wojen Konfederacji Parckiej, zarówno właśnie Wojnicz, jak i Pilsno zostały zniszczone i dobrze się prezentował Tarnów. Tarnów się prezentował jako tako i właśnie ten kościół figurujący tak na pagórku, no robił duże wrażenie. To nie tylko właśnie dzisiaj pan Jacek zachęcał, żeby widać, oglądać jak ładnie Tarnów, ale to piękno Tarnowa widzieli już wtedy, w XVIII wieku. Józef II, który jechał tędy, też podobno Tarnów podziwiał. Ta część diecezji krakowskiej, którą Austriacy zajęli, nazwano ją tak zwaną Cisvistulaną. Cisvistulana, czyli ta część z tej strony Wisły, no, tak powiedzieć, to jest łacińska nazwa. Nie umiano inaczej tego nazwać. Nie było to przecież żadnej innej historycznej nazwy wcześniejszej. Do ziemi halickiej trudno to było zaliczyć, więc tak właśnie nazwano. Cisvistulana. I ta Cisvistulana w 1772 roku już właśnie wtedy miała być uniezależniona od biskupa krakowskiego. Biskup krakowski niestety no, wtedy nie miał wielkiego jakiegoś przebicia, żeby się temu sprzeciwiać. Wrócił co dopiero wtedy z Rosji, bo był tam zesłany. To był ksiądz Ignacy Kajetan Sołtyk. No niedługo później coś tam stwierdzono, jakąś chorobę umysłową u niego. W każdym razie nie umiał się przeciwstawić tym tendencjom, jakie wtedy ze strony Austrii były kierowane pod tym adresem, żeby kościelnie teren diecezji krakowskiej należący do Austrii odłączyć od Krakowa. Ale co wszystko, robił co mógł. Co tylko mógł, to się temu sprzeciwiał. Na początku, chcąc uniemożliwić Austriakom, wytrącić im argument przemawiający za utworzeniem jakiejś niezależności kościelnej tego terenu, no więc podzielił obszar części galicyjskiej na pewne okręgi, jako jednostki administracji diecezjalnej. I te stolice miały być punktami rozdzielczymi pism cesarskich i biskupów. Był to czas właśnie józefinizmu. No, pięknie to pisał jeden z poetów, który tutaj przyjechał, że tu właściwie jest ten uniwersałów, tylko aniwersarzy, czy ciągle w ciągu dnia ciągle są zalewani rozmaitymi pismami urzędowymi. I tak rzeczywiście to było. Stolicami miały być siedziby oficjałów foralnych, a urzędami rozdzielczymi konsystorze foralne. Te konsystorze foralne, jak już mówiłem, były mniej więcej w tych stolicach dawnych archidiakonatów. I tak chciał to utrzymać ksiądz biskup Sołtyk. Ale właśnie wtedy władze austriackie nie bardzo były tym zachwycone. Więc utrzymał biskup takie te oficjalaty. Oficjal pilzneński, do tego należał dekan mielecki, strzyżowski, robczycki, oficjal biecki, Bielski, Żmigrodzki, Jasielski, tam był ten teren. Następnie oficjalat sądecki, do tego właśnie miały być dekanaty sądecki, lipnicki, popowski, nowotarski, spiski. I wreszcie bezpośrednio do Krakowa miały należeć dekanaty dobczycki, oświęcimski, skawiński, wielicki, zatorski, żywiecki. Były też fragmenty innych dekanatów, które miały siedzibę za Wisłą. I właśnie te dekanaty, które
które częściowo były w Galicji, czyli w zaborze austriackim, biskup Sołtys przydzielił do właśnie oficjalatu tarnowskiego, a były to dekanaty Wojnicki, Miechociński, Rudnicki, parafie dekanatu Witowskiego, to było już Zawisło, i Opatowieckiego. I w ten sposób właściwie sprawił biskup, że ten Tarnów już wtedy stał się takim największym ośrodkiem sądowniczym, kościelnym, dzięki temu, że te tereny właśnie pograniczne, które nie miały tutaj właśnie siedziby tego dekanatu, zostały podporządkowane Tarnowowi. Tak więc Tarnów zyskał już tę większą rangę. Cóż, biskup wszystko robił, żeby utrzymać ten obszar przy diecezji krakowskiej. Były tu na tym obszarze duże majątki biskupa krakowskiego. Przypomnijmy, że chociażby klucz radłowski i klucz muszyński, które były takimi wielkimi kluczami majątków biskupich, no i znalazły się właśnie na terenie Galicji. Trudno było się dziwić, że biskup chciał to utrzymać. Tymczasem władze austriackie od samego początku postanowiły te majątki zabrać biskupowi krakowskiemu, bo szukano do tego okazji. Biskup wtedy napisał tak. Nie można rozumieć, że dekret, który właśnie wtedy wydał cesarz, cesarzowa raczej, że ma uniemożliwiać ludziom dostęp do Krakowa, bo przecież prawie niepodobną rzeczą jest, by za każdym razem starać się z daleka o paszport gubernium. Właściwie władze austriackie wtedy postawiły taki warunek, że jeżeli ktoś chciałby się dostać do Krakowa, do biskupa, to musi najpierw postarać się o paszport. Dla tych ludzi, którzy przecież do Krakowa jeździli przedtem jak do najbliższego ośrodka, no to było prawie trudne do pojęcia. I te tłumaczenia wysyłał biskup co trochę do Lwowa, tłumacząc, że przecież władza biskupia to jest taka, że biskup nie może zrezygnować, on tu jest, on tu ma władzę pełną i nikt mu tej władzy odebrać nie może. Władza moja rozciąga się na całą diecezję i gdybym przebywał w części zawiślańskiej, wolno by mi było wysyłać do siebie kapłana z diecezji mojej polskiej, tak i przeciwnie, mogę to czynić, albo każdej części diecezji rezydować i sądzić oraz do tego miejsca, zwłaszcza gdy w nim od wieków ma swój trybunał, może pozywać do osobistego stawienia się, sądzić i karać wszystkich winnych. A więc wyraźnie stawia, że biskup ma władzę pełną również w tej części austriackiej i nikt mu tej władzy odebrać nie może. Tymczasem właśnie wtedy wydano takie dekrety, że biskup, który rezyduje za granicą, jest tak zwanym biskupem zakordonowym, nie ma prawa wypełniać swojej władzy na terenie Galicji. Więc te tłumaczenia i te spory toczyły się długo, dopóki właściwie żyła Maria Teresa, cesarzowa, no właściwie biskup Sołtys wygrywał. To jakoś uchodziło, że wciąż jednak się nie udało władzom austriackim oderwać od Krakowa tych terenów właśnie diecezji krakowskiej. Natomiast stało się to dopiero, kiedy zmarła Maria Teresa. To był 1780 rok i wtedy właśnie dopiero Józef II zaczął bezpośrednie takie starania o to, ażeby ten obszar uniezależnić
zupełnie od Krakowa. Najpierw oczywiście uważano, że czarny trzeba, żeby miał taki, żeby miał taki status jakiegoś wikariatu dla biskupa krakowskiego, żeby to było w Tarnowie. Wtedy biskup Solty przekonywał władze austriackie, że to jest niemożliwe. Tarnów żadną miarą, panie Jacku. Tarnów żadną miarą, pisze biskup Solty. Nie nadaje się na siedzibę oficjała generalnego. Przekonywał biskup samą siłą, że w Tarnowie być to nie może. Tarnów ma, owszem, jest tam oficjał, ale ten oficjalat jest taki słaby, że jego uprawnienia są niewystarczające. On tam być, centrum w Tarnowie być nie może. I powtarzał to kilka razy. W 1780 roku jeszcze znowu pisze. Pozwalam sobie zauważyć, że Tarnów pod żadnym względem nie jest miejscem odpowiednim do utworzenia konsystorza generalnego. Czy jest sens, aby cały przeobszerny cyrkuł wielicki, który też był w Galicji, odnosić się miał do miasta, które leży poza granicami i to właśnie na krańcach diecezji? Utworzenie konsystorza w Tarnowie spowodowałoby jeszcze większe niedogodności. A i biskup Sołtyk uparł się przy tym, że do Tarnowa tego ośrodka diecezjalnego przenosić nie może i umieścił go w takiej miejscowości zaraz za Wisłą, w Zakrzówku. To była taka malutka miejscowość, ale tylko przez Wisłę się przejeżdżało i właśnie ten Zakrzówek w 1781 roku został utworzony ten wikariat generalny dla tej części diecezji krakowskiej, która była w ramach Galicji. I to wydawało się biskupowi wielkim osiągnięciem, że tak będzie. Gubernium wtedy postawiło warunki, że muszą tam w tym, generalnym oficjalacie, w tym wikariacie generalnym muszą być urzędnikami kościelnymi tylko ci, którzy są poddanymi galicyjskimi. A więc żaden jakiś Krakus nie może właśnie być za Krzówką. No więc to był dla biskupa wielki kłopot. Ale ostatecznie się pogodził z tym, powiedział, że ci wszyscy, którzy tam będą tymi urzędnikami sądowymi, że oni właśnie będą poddanymi cesarza austriackiego, bo mają tam beneficja na tym obszarze. Oczywiście oni siedzieli w Krakowie, beneficja niby mieli, ale urzędowali i siedzieli w Krakowie. I właściwie cała sprawa wydawała się biskupowi taka prosta, że on tak, ponieważ oni mają beneficja, no to, że w ten sposób przejdzie to. Tymczasem władze, urzędnicy austriaccy nie chcieli tego przepuścić. Oczywiście, jeżeli już poddanymi cesarskimi mają być, to muszą też rezydować na obszarze Galicji, a nie w Krakowie. No i właśnie dalej upierano się, że ten konsystorz generalny, który będzie dla tej części diecezji krakowskiej na terenie Galicji, że musi być przeniesiony z tego Zakrzówka do Tarnowa. Tarnów był miejscem, które był wymarzonym dla urzędników austriackich. I to, że właśnie przeniesiono w końcu stolicę tegoż konsystorza generalnego do Tarnowa, to nie było wcale staraniem władz kościelnych. To był upór władz austriackich, władz zaborczych. I wreszcie biskup Sołtek się tłumaczył, że
nie może tam przenieść tego właśnie konsystorza, dlatego że Świejkowski, który jest tym oficjałem w Tarnowie, jest już staruszek, że już ledwo żywy, no to jego tak obciążać nie może, a usunąć go nie chciał, bo przyczynił się do jego śmierci. No i to potem się jeszcze z tego tłumaczył. Po śmierci właśnie księdza Świejkowskiego pisze tak. Erygowałem w Tarnowie konsystorz dla mojej diecezji położonej w Królestwach Galicji i Lodomerii. A oficjałem generalnym mianowałem księdza Diwala, prepozyta kolegiaty wojnickiej. Oficjałowi temu dałem bardzo szerokie uprawnienia, aby w nie wyposażony mógł dokładnie spełniać wszystkie polecenia, jakie otrzyma z wysokiego gubernium oraz łatwiej mógł zadośćuczynić potrzebom moich diecezjan zamieszkałych na tych terenach w sprawach nawet najtrudniejszych. W tym celu zorganizowałem też według wymogów sądownictwa kościelnego należycie urządzoną kancelarię i obsadziłem stanowiska konsystorza ludźmi odpowiednimi, mającymi za sobą dobrą praktykę w liczbie wystarczającej. Lecz jaką nazwę ma nosić ten konsystorz? Do wiadomości kancelarii wysokiego gubernium podaję, że nie może się on nazywać konsystorz generalny w Tarnowie, albowiem nazwa konsystorz generalny łączy się ściśle z nazwą i tytułem biskupstwa. Z nich je czerpię, zaś w Tarnowie biskupstwa nigdy nie było. No więc widzimy, biskup Sołtyk się upiera, nawet żeby nazwy takiej nie nadawać, ten konsystor generalny, który chcieli nadać Austriacy, właśnie urzędnicy Austriacy. No, ostatecznie jednakże ten upór urzędników austriackich sprawił, że biskup ustąpił i tę nazwę konsystor generalny temuż konsystorzowi w Tarnowie pozostawił. Tylko dlatego, że tak właśnie chcieli urzędnicy. I taki był właśnie tytuł oficjalny. Konsistorium Tarnowiense ac per diecezim krakowiensem in regis Halicie Lodomerie sitam generale. Ale tylko jest generalny dla tych terenów, które są położone w Królestwie Galicji i Lodomerii, a nie generalny dla diecezji krakowskiej. I tytuł urzędowy oficjała tegoż właśnie konsystorza miał brzmieć również taki, że to był oficjał tarnowski na terenie diecezji krakowskiej lub w Królestwie Galicji i Lodomerii generalny. Generalny tylko dla tego obszaru. To były właśnie te zmagania władz austriackich z biskupem krakowskim, Ignacym Kajetanem Sołtykiem. Ostatecznie z tymi właśnie sprzeciwami biskupa przestał się liczyć cesarz Józef II, który uważał, że on ma władzę taką samą jak papież i wreszcie 20 listopada 1783 roku erygował diecezję tarnowską, nie licząc się zupełnie nawet z papieżem, ogłosił biskupem Jana Diwala, właśnie tegoż wikariusza generalnego, którego w tym konsystorzu tarnowskim, który tutaj został umiejscowiony w 1781. Więc po 3 latach już oficjalnie biskupstwo tarnowskie zaistniało, chociaż przedtem biskup Sołtyk się sprzeciwiał, uważał, że w Tarnowie żadnego biskupstwa być nie może. Więc właśnie. W 1783 roku decyzja zaistniała. Biskup Diwal został zamianowany biskupem przez cesarza, ale nie miał nominacji papieskiej. I do 1785 ciągle wysłał tylko listy do Rzymu, żeby papież mu tę godność biskupią przydzielił, ale się nie doczekał. W grudniu
1785 roku zmarł w Tarnowie i tu został pochowany, tam przy dawnym klasztorze Bernardynów, bo tam urzędował, tam była pierwsza kancelaria jego przy tym klasztorze. I dopiero po jego śmierci podjęto starania w Rzymie dalsze i wtedy oficjalnie został przez papieża zamianowany biskupem opat tyniecki Florian Amund Janowski. No i w ten sposób już ta decyzja zaistniała oficjalnie i fungowała do 1801 roku, czyli do roku, kiedy żył biskup Janowski. W 1801 roku zmarł biskup Janowski, a ponieważ to już było po trzecim rozbiorze, więc postanowiono diecezję tarnowską z powrotem zlikwidować. Po co diecezja tarnowska, kiedy Kraków jest w obszarze zaboru austriackiego. I właśnie wtedy zaczęto myśleć, jak to zrobić, żeby było taniej. Taniej będzie, kiedy Tarnowa jako biskupstwa nie będzie. Podłączono więc część tego biskupstwa do krakowskiej diecezji. Natomiast o tu mamy nawet granicę, tak jak ona idzie, od Krynicy, tak, gdzie tam Krynica jest, tak, Bogowa, tak, to koło do Wojnicza, do Wisły, to jest właśnie granica. Tam tą część zachodnią przyłączono do Krakowa, a Tarnów, chociaż wcześniej nigdy Tarnów nie należał do diecezji przemyskiej, Tarnów i Jasło włączono wtedy do diecezji przemyskiej. I tam nagle Tarnów znalazł się w diecezji przemyskiej. Biskup przemyski wcale nie zwrócił uwagi na to, że jest jakieś miasto Tarnów, w którym było, gdzie było biskupstwo do tego czasu, tylko zamianował proboszcza w Pilźnie, znowu takim swoim jak gdyby delegatem, namiestnikiem. I ten obszar diecezji tarnowskiej, który przyłączono do diecezji przemyskiej, właśnie podlegał temuż proboszczowi w Pilźnie. To był tak zwany surrogatus pilznensis. I tak było do 1821. 1821, ponieważ w 1815 znowu zmieniły się granice na skutek kongresu wiedeńskiego. No więc trzeba było coś pomyśleć, co zrobić z tą częścią diecezji krakowskiej, która znowu jest w Galicji, a Kraków jest poza Galicją. Wtedy właśnie Kraków został wyłączony z Galicji i utworzono wtedy tak zwaną Rzeczpospolitą Krakowską, taką niezależną od wszystkich zaborców, a właściwie zależną od wszystkich. I bo i Prusacy chcieli mieć coś do powiedzenia, i Rosjanie, i Austriacy. W każdym razie wtedy pomyślano o tym, że ten obszar trzeba by było jakoś uniezależnić znowu i zaczęto myśleć o wskrzeszeniu diecezji tarnowskiej. Pisma szły znowu przez długie lata od z Wiednia do Lwowa, z Lwowa do Wiednia. No nie będę tego wszystkiego tutaj wam opowiadał, bo byście się pewnie zanudzili, ale to była duża biurokracja. Wreszcie postanowiono, że ten obszar, który należał do diecezji krakowskiej, będzie tym zarządzał tymczasowo proboszcz w Starym Sączu, jako tak zwany wikariusz generalny, a dopiero poczeka się, jak się tworzy diecezja. A ponieważ w tym czasie skasowano klasztor w Tyńcu, więc postanowiono, myśląc o tym, że wkrótce w Kraków znowu zostanie przyłączony do Austrii, więc umieścić stolicę diecezji w Tyńcu, no a jak Kraków będzie wrócić do Galicji, do Austrii, to wtedy przeniesie się stolicę diecezji z Tyńca do Krakowa. I tak to zrobiono, że w 1821 roku założono diecezję tyniecką. Pierwszym biskupem tynieckim został zamianowany biskup, który pochodził ze Szwabii, Gregor Thomas Ziegler.
Niemiec, taki zabity Niemiec, ale był człowiekiem niezwykle wykształconym i mądrym. Kiedy przyjechał tutaj, został już tym biskupem, przyjechał do Tyńca, zobaczył, jak wygląda ten Tyniec, po prostu stwierdził, że to wszystko nie ma sensu i przeniósł się zaraz po ingresie do katedry w Tyńcu, do Bochni się przeniósł i zaczął wtedy pisać listy do cesarza austriackiego, że najlepiej by było przenieść stolicę diecezji do Tarnowa. Dlaczego biskup Cyprian właśnie zauważył Tarnów? Otóż mam tu książkę przed sobą Die Galizische Diözese Tyniec Tarnów in der Visitation berichten von Bischof Thomas Gregory Cyprian. Wydaną w jednym po niemiecku, ale właśnie w tej książce biskup pisze o tym, zauważa, jak jeździł po tej diecezji, wizytował tę diecezję, to podobno tam gdzieś pod Zbylitowskiej Góry zauważył, jak pięknie wygląda wieża katedry tarnowskiej. I tak mu się ta wieża to spodobała, a jeszcze jak się dowiedział, że tu była stolica diecezji wcześniej, właśnie do 1805 roku, tak zaczął właśnie w tych listach swoich do cesarza pisać, że najlepiej będzie, kiedy diecezja z powrotem zaistnieje w Tarnowie. Podkreślał właśnie, że Tarnów jest, ma takie centralne położenie i że tam jest gimnazjum, tam są już instytucje państwowe. O właśnie, dla niego ważne było to, że tu były instytucje państwowe, administracja państwowa. I to wszystko przekonało władze austriackie, szczególnie w Wiedniu, że wrócono do tego, żeby odtworzyć diecezję tarnowską. W tym czasie akurat przez Tarnów był też przejeżdżał cesarz Franciszek I. Podobno go wyprowadzili na górę świętego Marcina i pokazali mu też, jak pięknie wygląda Tarnów. Także z tego wszystkiego w 1826 roku ostatecznie zgodzono się na to, żeby stolicę diecezji z Tyńca przenieść do Tarnowa i od 1826 diecezja już się nie nazywa tyniecka, tylko nazywa się diecezja tarnowska. I tak się nazywa do dziś. Oczywiście były jeszcze zakusy na to, żeby tarnowską diecezję zlikwidować. A za austriackie, jak z jednej strony dążyły do tego, żeby Tarnów był stolicą diecezji, tak w jakichś innych okolicznościach politycznych, bezceremonialnie chciały ten Tarnów jako centrum kościelne zniszczyć, zlikwidować. Tak zrobiono w 1805 roku i tak chciano zrobić w 1878 roku. I już była nawet taka decyzja, żeby zlikwidować diecezję tarnowską. Zgłoszono to do Rzymu. Wtedy papież Leon XIII sprzeciwił się temu. Powiedział, że nie będzie likwidował diecezji tarnowskiej. Najwyżej może terenowo ją ograniczyć na korzyść diecezji krakowskiej. Bo chcieli Austriacy właśnie znowu tarnowską diecezję podłączyć do Krakowa. I wtedy właśnie odpadło od Krakowa. Popatrzmy się właśnie te tereny, właśnie jak są te kropki. To właśnie jest nowa granica diecezji tarnowskiej. W 1880 i 86 została poprawiona. Więc w ten sposób najpierw tam, gdzie te kreski, to jest był 1880, to podłączono do Krakowa, a w 1886 od Niepołomic przez Dobczyce do Nowego Targu właśnie znowu włączono do diecezji krakowskiej. I od tego roku 1886 do 1925 zmian granicznych diecezji tarnowskiej nie było. 1925 się nieco tam zmieniły, zostały wtedy podłączone z powrotem Bierz. To już następna, no, może pokażmy następną mapkę. Bierz, Gorlice.
Katowice, a właśnie wtedy zostały przyłączone do diecezji tarnowskiej i do 1992 w takich granicach diecezja istnieje. To tam właśnie na mapie księdza błogosławionego Romana Sitki widać, jakie były te granice od 1925 do 1992. W 1992 roku papież Jan Paweł II znowu wtedy postanowił zmienić struktury kościelne w Polsce i diecezja tarnowska wtedy nieco na tym straciła, bośmy stracili wtedy tam Ropczyce, Biecz i Gorlice, których tutaj nie widać. No bośmy wtedy stracili na rzecz diecezji rzeszowskiej, a tam na północy jeszcze Baranów Sandomierski. Więc i w ten sposób tylko tyle się zmieniło w 1992 roku. A tak w całości to jednak diecezja tarnowska wytworzyła pewne takie struktury stałe od 1886 i w świadomości przeciętnych ludzi to, że biskup jest stanowie, to dzisiaj jest nie do pomyślenia, żeby go nie było. Właśnie. Wbrew temu, co chciał biskup sołtyk. I to, że tu były właśnie szkoły, że było seminarium duchowne, to sprawiło, że Tarnów stał się takim też ośrodkiem kulturalnym, umysłowym i patriotycznym. Wbrew temu też, co chcieli Austriacy. W 1918 roku, w październiku, Tarnów był pierwszym miastem, który ogłosił niepodległość i pierwszym biskupem, który wtedy dziękczynne nabożeństwo odprawił, był biskup tarnowski Leon Wawenga. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może zacznę od pewnej dygresji, zanim powiem. Jeszcze przedstawię pana profesora, pozwoli w porządku krótko. Pan profesor jest, jak już wspomniałem, reprezentuje Uniwersytet Warszawski i UMC z Lublinie. Oprócz tego jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, ekspertem Narodowego Centrum Nauki, tego, które obecnie jest w Krakowie i rozdziela granty. Od początku jest w Krakowie, bo ta instytucja powstała w Krakowie. Który to Narodowe Centrum jest w ogóle zaczęło tam swoją działalność parę lat temu. Jest autorem 12 monografii, ponad 140 artykułów naukowych, właśnie głównie w dziedzinie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od takiej dygresji a propos wystąpienia księdza profesora, bo mianowicie jaki wkład jest decyzji tarnowskiej w uzyskiwanie
różnych funkcji czy tytułów przez inne miasta, bo jak tutaj nasz gospodarz zauważył, ja jestem związany z Warszawą i z Lublinem, mieszkam w Lublinie i już drugi arcybiskup lubelski pochodzi z tego i jest, no, był biskupem tarnowskim, tak? No, niestety nieżyjący arcybiskup Życiński. I jak była dyskusja na temat tego, czy Lublin może być metropolią, czy jest obszar metropolitalny i tak dalej. No i tak kiedyś z kolegą, takim dziennikarzem rozmawiamy, się zastanawiamy, jakie cechy metropolitalne ma Lublin, no bo to jest taki element umiędzynarodowienia, rozpoznawalności i tak dalej. No i tak doszliśmy do wniosku, że jedynym elementem metropolitalnym Lublina to był metropolita lubelski arcybiskup Życiński, który był postacią rozpoznawalną, znaną w świecie. Można powiedzieć tak trochę, może nie jest to najlepsze określenie, ale pewną też marką diecezji lubelskiej i kościoła w Polsce. Więc a propos zasług diecezji tarnowskiej dla kościoła, to w innych częściach Polski to też jest taki suplement pewien. Proszę Państwa, ja chciałem się skupić na trzech kwestiach, nie do końca zgadzając się tutaj z Panem Jackiem i z wnioskami, które on formułował. Także myślę, że to będzie dobrze, bo może to skłoni Państwa do dyskusji i zadawania pewnych pytań. Zacznę od historii. Otóż, ale nie tak odległe, nie od Łokietka, tylko trochę późniejszej, po II wojnie światowej, w zasadzie w 1950 roku. Ten podział administracyjny Polski był już prezentowany. On 25 lat funkcjonował i proszę Państwa, on w świadomości społecznej można powiedzieć się ugruntował, bo nawet w momencie, kiedy były dyskusje przed wprowadzeniem nowego, tego obecnego podziału administracyjnego, jak Państwo wiecie, te dyskusje trwały dosyć długo, bo w sumie to było od czasu, zapoczątkowo rząd Hanny Służockiej, a te dyskusje, a dopiero na szczeblu wojewódzkim, tak, podział na szczeblu wojewódzkim, a zrealizowany dopiero rząd Jerzego Buzka. Więc ten podział w świetle badań społecznych był, nadal istniał w świadomości społecznej, pomimo, że w międzyczasie był podział na 49 województw. To był bardzo dobry podział i wielu ekspertów mówiło, jeżeli zmieniamy te 49 województw, wróćmy do tego, nie będzie dyskusji, taki był przed, on był dobry, wróćmy do tego, nie będzie tych dyskusji, które się pojawią, że a dlaczego to jest, dlaczego tego nie ma i tak dalej. Proszę Państwa, podział kolejny to był w latach 75-98, wprowadzony przez, nazwijmy tę ekipę, Edwarda Gierka. Podział, który nie był oparty na żadnych przesłankach merytorycznych, naukowych. To był podział typowo polityczny. Argumentem podstawowym mówiło się, że chodzi o ożywienie mniejszych ośrodków w Polsce, które no, dzięki temu, że funkcje administracyjne zyskają, będą się lepiej rozwijać. Tak? No, pytanie, co oznacza rozwój, to jest inna kwestia, czy to rzeczywiście jest drogą do rozwoju. Głównym jakby argumentem, rzeczywistym argumentem na rzecz tego podziału, warto o historii pamiętać, historię się często zapomina niestety. Proszę Państwa, chodziło o rozbicie struktur partyjnych na szczeblu wojewódzkim. Taki był główny cel tej reformy. Chodziło o to, Edward Gierek obawiał się, żeby nie znalazł się inny pierwszy sekretarz, który zrobi to samo, co on z Gomułką. Tak? On jako pierwszy sekretarz Śląskiego Komitetu Wojewódzkiego, dużego województwa, obalił Władysława Gomułkę. Tak? Było 17 pierwszych sekretarzy, byli silni. Jak będzie 49, oni już nie mają takiego znaczenia. To był rzeczywisty powód. Natomiast względy jakieś były zupełnie dziwne, bo na przykład było takie województwo chełmskie tutaj. Jedno to było najmniejsze województwo w Polsce pod względem liczby ludności. Podobno Piotr Jaroszewicz, ówczesny premier, przekraczał w tym miejscu Bóg, idąc z armią, pierwszą armią Wojska Polskiego,
wyzwalając tereny, prawda, dawnej Rzeczpospolitej. I na pamiątkę tego utworzono województwo chełmskie, dekret PKWN-u, powstanie PKWN-u. To był wzgląd na to. Chełm był małym miastem. Proszę Państwa, przyłączono tam takie miasto Krasnystaw, które zupełnie nie należało, nie było powiązane z Chełmem, leżało na linii Lublin-Zamość, po to, żeby było więcej ludności w tym województwie. Więc przykładem innego województwa to było województwo tarnobrzeskie. Powstało jako zlepek kilku województw, nie zintegrowane ze sobą. No i Tarnobrzeg, z racji tego, że był stolicą, powiedzmy, Zagłębia Siarkowego, które już właściwie, nie ma, no, uznano klasa robotnicza, funkcje przemysłowe, niech będzie. Stalowa Wola, która była większym miastem, w województwie z racji pochodzenia z okresu międzywojennego, Copolskiego i tak dalej, no, była obca klasowa, tak, i ówczesnie rządzącej PZP. Więc, proszę Państwa, mówienie o tym, że no, ten podział to był bardzo dobry podział, czy on był oparty na przesłankach merytorycznych, jest błędne. To nie były, to był taki typowo wolontarystyczny, tak sobie władza podzieliła, bo taką ochotę miała. Tak? I tak powstał ten podział. Co ciekawe, wiele instytucji, pomimo zmiany podziału administracyjnego i zmiany podziału na województwa, nie dostosowało swoich zasięgów działania do tego, do tych województw, które dalej funkcjonowało w tym poprzednim systemie. Kiedyś takie badania robiłem, po prostu wiele instytucji pozostało przy tych starych województwach, bo te małe województwa były za małe, żeby niektóre instytucje tam umieścić. Po prostu za mały zasięg, za mały obszar, za mały rynek, no cokolwiek by to znaczyło w gospodarce socjalistycznej. Więc mówiąc o tym, trzeba pamiętać, tak? Bo tutaj było nawiązanie do tych tradycji, Tarnów i tak dalej. Ja niech też do Tarnowa wrócimy, ale pamiętajmy, że ten podział na 49 województw był nieadekwatny do rzeczywistości. Łamał pewne powiązania i tak dalej. Proszę Państwa, była dyskusja dotycząca, nie chcę przedstawiać, to jest oddzielny wątek, dotycząca tego, jak zreformować, jak zmienić ten podział, który tych 49 województw. Bo proszę Państwa, było wiele pomysłów. Ja zidentyfikowałem, napisałem parę lat temu taką książkę, tam 80 parę tych różnych koncepcji. Przywoływany już tutaj profesor Michał, świętej pamięci profesor Michał Kulesza, kiedyś powiedział tak, że właściwie ekspertów już nie należy pytać, bo eksperci są w stanie uzasadnić każdy podział administracyjny. Zawsze się znajdą argumenty za takim czy innym podziałem. Natomiast ten podział, to był podział, który przygotował zespół ekspertów, który oparł się na, po pierwsze, pewnych takich tradycjach historycznych, rzeczywistych powiązaniach, także pewnej porównywalności potencjałów rozwojowych tych województw. No, można mieć wątpliwości co do tych nazewnictwa i innych rzeczy, ale z tego wszystkiego, co było przedstawione w latach 90., no powiedzmy tam w latach 97 czy 6 wcześniej jeszcze, do roku 98, to był najlepszy, najbardziej merytoryczny, oparty na funkcjach, na opiniach ekspertów. Tak, na 12 województw, 12 porównywalnych województw. Natomiast oczywiście trzeba też pamiętać, bo my mówimy tutaj cały czas o tym, że jakby o kształcie przestrzennym tych województw, ale to, proszę Państwa, ta reforma, to nie tylko były zmiany przecież, nie tylko zmiany dotyczące granic województw, ale także zasadnicza zmiana funkcji tych województw. To są zupełnie inne województwa, to jest zupełnie inny ustrój. Jeszcze do tego wrócę. Czyli porównywanie z tymi małymi to nie bardzo ma sens. Natomiast z projektem rządowym zaczęły się różne rzeczy dziać. Włączyli się politycy. Politycy uważają, że mają prawo do tego, żeby pod wpływem bieżących swoich doraźnych korzyści wpływać na tak strategiczne decyzje. To jest strategiczna decyzja państwowa, jak ten podział administracyjny ma wyglądać. To
To jest bardzo ważna decyzja, długotrwała, tego się nie zmienia co chwilę, bo to dużo kosztuje, to wpływa na funkcjonowanie państwa. Zobaczcie państwo, co zaczęli robić politycy. Jedni chcieli godzić do Rzeszowa, inni do Krakowa, tak? Bo tak wypadało im, tak? Pani profesor Grześkowiak, szefowa Senatu, tak? Marszałek Senatu, uznała, że Toruń nie może funkcjonować z leżącą w linii prostej tam 30 km Bydgoszczą, gdzie są silne powiązania, bo Bydgoszcz to jest nie taka, tylko będzie z Gdańską funkcjonować. Proszę państwa, politycy sobie uzurpowali takie prawo, że oni uważali, wiedzieli lepiej niż wygląda rzeczywistość i uważali, że oni mogą w imieniu ludzi robić różne głupoty, które robili. Województwo świętokrzyskie w tym kształcie powstało w wyniku aktywności niezbyt chlubnej, można powiedzieć, w tym dziedzinie psucia tego projektu prezydenta, wczesnego prezydenta Kwaśniewskiego. Tak? To jest pomysł prezydenta Kwaśniewskiego, który pojechał do Kielc. Chcecie mieć województwo? Tak. Proszę bardzo. Ponieważ województwo świętokrzyskie było ukazywane jako województwo sprzyjające SLD, no to trzeba było wykroić to województwo. Z kolei w Radomiu była tutaj, kolega reprezentuje to miasto, było takie podejście, że jak się znajdziemy w jednym mieście, w jednym obszarze, w jednym województwie z Warszawą, to będziemy tak samo bogaci jak Warszawa. Tak? To wystarczy granicę przeciągnąć i już wtedy proste jest. To cała Polska mogła być jednym województwem, jeżeli traktujemy, że Warszawa jest bogata i wszyscy będziemy z tego bogactwa korzystać. Prawda? Co z tego ma Radom? No to myślę, że tu kolega jeszcze powie, jedyną funkcją wojewódzką, którą pełni Radom, to jest Komenda Wojewódzka Policji. Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji. Tak? To jest wszystko, co Radom zyska. Co Radom zyska. A to, że jest tak duże województwo mazowieckie, tak porozciągane, bo wszyscy chcieli w tym dobrobycie uczestniczyć, to jeszcze na końcu pokażę jedną mapę, która pokazuje to tym, że to była decyzja bardzo błędna. Proszę państwa, czyli i powstało coś, czego nikt nie przewidywał. To jest coś, że żaden ekspert nie zaproponował takiego, czegoś takiego. To jest twór polityków. To jest twór polityków i to tych, którzy się kierowali doraźnymi swoimi interesami. Tak? Tak to wyszło. Tak to wyszło. Proszę państwa, też jest tutaj, pan Jacek mówił, chyba był rzeczywiście przez chwilę PSL w opozycji. PSL zawsze rządzi, tak? I to jest partia, która jest wysoce zakłamana. O czym świadczy ich postawa wobec powiatów. Nie mówimy o powiatach, tak? Na razie jesteśmy wśród powiatów. PSL już był wielkim wrogiem tworzenia powiatów. Że to było wielkie zło tworzenie powiatów, tak? Wszyscy politycy PSL-u byli jak jeden mąż przeciwni. Odbyły się pierwsze wybory do powiatów, okazało się, że PSL rządzi. Spróbujcie państwo teraz przekonać polityków PSL-u, żeby zlikwidować powiaty. No nie, bo to jest ich władza. To jest ich władza. Więc, proszę państwa, chodzi o to, że pewne rzeczy to są decyzje polityczne, które nie mają merytorycznie żadnego uzasadnienia. Powiat, mówiło się o tym, że jest to element czy struktura z epoki koni, tak? Że jak ja mam sprawę, powiat był pojmić tak duży, że jak ja z granicy powiatu jadę do siedziby powiatu furmanką, to jeszcze zdążę za dnia wrócić. Tak? Kto jeździ teraz furmanką, kto potrzebuje takich struktur, prawda? Więc to jest... I teraz to taka historia troszkę. Teraz co się zmieniło? Oczywiście macie państwo rację i tu jest wielka zasługa dla organizatorów, że trzeba mówić o podziale administracyjnym, trzeba to monitorować i trzeba... Nie można potraktować go, że raz załatwiliśmy sprawę, mamy spokój. Bo pewne rzeczy się zmieniają, tak? Zmienia się rzeczywistość, w której funkcjonujemy i zmienia się to, co się w ramach tego podziału. Proszę państwa, tutaj jest taka mapa pokazująca te kolory takie ciepłe, żółte, pomarańczowe i tak dalej, pokazują przyrost liczby ludności. Oczywiście to jest oparte na oficjalnych danych statystycznych, które nie są doskonałe i to wszyscy wiemy, tak, że one przekłamują pewne rzeczy, ale pewne tendencje pokazują. Na niebiesko są obszary, które się wyludniają. Tak? Takie rzeczy się dzieją. Akurat tu, gdzie jesteśmy, jest pod względem demograficznym jeszcze aktywny, tak? Jeszcze jest aktywnie. Ja mam kolegę, z którego znam od czasów studium, który mieszka w Tuchowie, ma 6 dzieci. Ja mówię, to masz dużo. Nie, sąsiad ma 9, tak? Ale myślę, że to już jest przeszłość. To już jest chyba i tutaj trochę przeszłość. To są, proszę? Józek.
Za wnioska? To proszę pozdrowić go ode mnie. Nie miałem czasu się z nim skontaktować. Proszę Państwa, teraz przychodząc tutaj na szerzej na ten teren, tak? Tarnów, proszę Państwa, widać, że traci liczbę mieszkańców. Oczywiście rozwija się regionowa strefa suburbanizacyjna, więc to nie do końca tak jest, że ta ludność ubywa definitywnie z miasta, część osiedla się pod miastem, tak? I dlatego tu zestawiłem dla powiatu tarnowskiego też, Tarnowa powiatu tarnowskiego i Krakowa, którego nie lubimy, i powiatu krakowskiego, tak? I powiatu krakowskiego, potencjał, no nie ma razy, trochę nie lubimy, tak? Bo dominują nad nami. Rzeczywiście, Kraków jest drugim pod względem liczby ludności miasta w Polsce w tej chwili, nie Łódź, tylko Łódź, która traci. Kraków zyskuje, pomimo że warunki tam są, jest smog, jest wszystko źle, jest w tym Krakowie, umiera się szybko i tak dalej, a jednak ci ludzie tam przyjeżdżają, tak? Jednak się tam osiedlają. Podobnie jest w powiecie krakowskim, tak? Czyli w tym otoczeniu. Czyli siedziba województwa potencjalnego traci ludność, no powiat tarnowski zyskuje, no ale nie jest to jakiś taki, no bardzo dynamiczny przyrost tego też nie jest, to jest 20 lat, 8, niecałe 9%. Jeśli chodzi o te zmiany demograficzne, to też warto porównać, bo tutaj była mowa, nasz gospodarz wspominał o innych inicjatywach, prawda, że zobaczcie Państwo, Tarnów no, na tle tych pominiętych, można powiedzieć, miast wojewódzkich, tak, no tak znowu w czołówce też nie jest, prawda, no Częstochowa jest największym miastem, które miało takie aspiracje, uzasadnienie może być bardzo duże, duchowa stolica Polski i tak dalej, już wobec takiego argumentu nikt nie jest w stanie powiedzieć, że nie, prawda, żeby miasto to było stolicą województwa. No Radom, który jest też dużym miastem, prawda, i na przykład pomysł, żeby z Kielcami czy z Częstochową jedno województwo utworzył, był całkiem racjonalny. Bielsko-Biała, która swego czasu, już nie pamiętam, taki był polityk z SKS, to się jakieś takie stowarzyszenie konserwatywno-liberalne, no bo tam skrót Bielska Biała, to mówił, że to jest taka mała Bawaria, tak, ten obszar byłego województwa bielskiego, bo rzeczywiście tam ten nowoczesny przemysł, turystyka, atrakcyjne miejsce zamieszkania i tak dalej, no też jest kandydat, tak, ewentualny. No jest Tarnów, no porównywalny, troszkę mniejszy niż Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski, obecne miasta. Koszalin, tradycyjnie wyciągany przed każdymi wyborami, że województwo środkowo-pomorskie powinno być. Ewentualnie ze Słupskiem to będzie 200 tysięcy mieszkańców. Wszystkie miasta tracą liczbę ludności. No i Nowy Sącz razem, z tym 195 tysięcy, tak? Sam Nowy Sącz 84 tysięcy. To jest tak na tle porównawczym tych potencjalnych kandydatów. No. Drugie uwarunkowanie, może niezbyt dobrze widoczne tutaj, niezbyt dobrej jakości ma taką wybrałem. Proszę Państwa, to są drogi krajowe i autostrady. To się też zmienia. Zmienia się w Polsce, zmienia się dostępność. Zmienia się też dostępność Tarnowa. Oczywiście no, jest ten problem w Polsce, że my błędnie żeśmy przyjęli, znaczy nie mówię my w sensie tu obecnych, ale rząd błędnie przyjął, że podstawową funkcją tej sieci będzie funkcja tranzytowa, a nie obsługa kraju. No, to jest błąd, dlatego są te autostrady A2, A4 przede wszystkim budowane, a północ-południe znacznie słabiej, ale proszę Państwa, położenie Tarnowa względem Krakowa się bardzo poprawiło. To jest plusem i minusem oczywiście. Proszę Państwa, w hotelu wziąłem taką mapkę. Bardzo ładna, taki przewodnik krótki o Tarnowie, ładnie opisane. Była namiastka, taka atrapa właściwie tego szczebla wojewódzkiego. Także też nie było to ujednolicone. Jak patrzymy tylko na kształt, to możemy tylko o tym dyskutować, ale to, co się kryło pod tym, to też było bardzo zróżnicowane. Ja, panie profesorze, bym tutaj pozwolił się nie zgodzić z panem. I to podam może taki argument. Rozumiem tutaj profesora Sokołowskiego, chociaż tego bym akurat nie wyjaśniał, ale rozumiem tą ideę podania przykładów takich, a nie innych, ponieważ on podał duże państwa europejskie, ludne państwa europejskie. Natomiast kraje skandynawskie, o ile ja wiem, Finlandia, Szwecja,
Norwegia to są kraje podobne powierzchniowo do Polski, ale po ludności Finlandia 5 milionów, Szwecja mniej niż 10 milionów, Norwegia chyba 5 czy 4 miliony. To rzeczywiście w takich krajach gmina nie może być tak mała jak u nas, dlatego że tam na terenie wielkiej gminy to będzie mniej mieszkańców, więc na terenie naszej najmniejszej gminy. Także myślę, że tym się kierował profesor Sokołowski, że te kraje o tyle nie są do nas podobne, że mają wielką powierzchnię o bardzo małej gęstości ludności na tej powierzchni. Dlatego tam jednostki terytorialne mogą być rzeczywiście większe powierzchniowo i może być tych szczebli mniej. Natomiast zaliczę Polskę, ja się z tym zgadzam, akurat do krajów dużych. No, on zaliczył do dużych ludnych i dlatego u nas, tak jak mówiliśmy o tych nawet też zróżnicowaniach w naszym kraju, warmińskie, szczecińskie to są, czy białostockie tereny mało zaludnione, więc to województwo obszarowo jest uzasadnione, żeby było duże. Natomiast na południu Polski, tak jak nawet pan profesor pokazywał tą sieć osadniczą, te ciepłe kolory, u nas jest ta ludność, ta gęstość zaludnienia duża, czyli rzeczywiście tych jednostek może powstać więcej. Bardziej chodziło o pewną filozofię myślenia. Filozofię, tak. Czy daje dużą władzę na szczeble lokalne, regionalne, czy nie? Czy robimy taką wysmukłą strukturę, gdzie to centrum tak wszystko trzyma? Czy jakieś pytania? Proszę bardzo, tam przy ścianie. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że województwa pełnią nie tylko funkcje administracyjne, ale również planistyczne, powinni pełnić funkcję rozwojową. Gdyby poziom brał aktywnie udział w rozwoju gospodarczym, chociaż wybudowało Gdynia na gołym wybrzeżu, gdzie była wielka wioska, a przed wojną już port największy na Bałtyku. Następnie mamy centralny okręg przemysłowy w lesie i w polu, który już po kilku latach pracy zaczął produkować nowoczesne wybory. Tego by nie było, gdyby nie było planowania gospodarczego. W związku, a myśmy teraz po zmianie ustroju przyjęli założenie, że niewidzialna ręka rynku wszystko zrobi i nie trzeba się gospodarką zajmować, wystarczy tylko administrować ewentualnie szkolnictwo. Rezultat, ponad 2 miliony ludzi młodych wyemigrowało. Więc według mnie podział na województwa powinno być historyczno-kulturowy i zrównoważonej powierzchni, jak tutaj pan doktor mówił, mniej więcej, a planowania centralne, państwowe powinno iść w tym kierunku, żeby tam, gdzie jest duże bezrobocie, małe zaludnienie, budować zakłady, pomagać budować zakłady, organizować strefy gospodarcze ułatwiające zakładanie nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy i wyrównywać rozwój gospodarczy kraju pod względem poziomu i pod względem gęstości zaludnienia. I w naszych warunkach, kiedy mamy dużych sąsiadów na wschodzie i na zachodzie, nie można liczyć, że zawsze będzie dobrze, więc silne państwo to jest państwo, które jest rozwinięte nie tylko wysoko, ale równomiernie i równomierna gęstość zaludnienia. Więc tutaj plan województwa takie o większej ilości to by ułatwiły, tym bardziej, że jak było już powiedziane, miasta wojewódzkie są tym centrum, gdzie nie tylko administracyjnym, ale gdzie się i kultura rozwija, i przede wszystkim gospodarcza, lokalizacja firm, i to jest czynnik sprzyjający rozwojowi państwa. Więc jestem, moim zdaniem, należy odejść od czterostopniowego poziomu, bo to prowadziło do rozbicia na dzielnice, faktycznie to jest zagrożenie duże, trójstopniowy podział, ale tych województw większych i usatysfakcjonować te ośrodki średnie, takie jak Tarnów, Kalisz, Koszalin, Częstochowa, i państwo powinno aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarczym, dowartościować i rozwinąć te ośrodki, gdzie są mniejsze, gdzie są słabiej rozwinięte. Dziękuję.
Czyli panowie wszystkim gadają. Ja bym prosił tylko tak krótkie jakieś pytania, bo byśmy wszyscy na temat. Planowanie przestrzenne, planowanie gospodarcze, to jest oczywiste, że to powinno być. Teoretycznie państwo pełni takie funkcje i rzeczywiście każde państwo teraz nowoczesne musi prowadzić politykę przestrzenną i politykę gospodarczą. Faktem jest, że gdyby ta polityka była dobrze prowadzona, to być może nie potrzebowalibyśmy aż tak bardzo grzebać przy podziale terytorialnym, bo na przykład w Niemczech, tak jak ten przykład, poziom terytorialny nie ma takiego znaczenia, to jest planowanie niezależne od podziału terytorialnego. Natomiast tak troszeczkę tutaj odnosząc się do tego, co pan sugeruje, to myślę, że właśnie to, jakie będzie to planowanie, nie jest tak bezpośrednio zależne od tego, jakie będą jednostki podziału terytorialnego. I teraz mi się wydaje, że błędne jest trochę takie myślenie, że pewne wybrane regiony będą się, czyli te, które są ośrodki metropolitalne, będą się lepiej rozwijać wtedy, kiedy będziemy dbać tylko o to, że one się rozwijają. Natomiast dookoła będą otoczone przez regiony, które się nie rozwijają, tak? Bo to jest taki model polaryzacyjno-dyfuzyjny, że rozwijamy metropolię, no a dookoła będzie same. Ja osobiście nie wierzę w to, że metropolie się lepiej rozwijają, kiedy są otoczone przez regiony depresyjne. I to nie chodzi o to, żeby teraz ze wszystkich tych regionów dookoła, typu Tarnowski czy Częstochowski, stworzyć regiony metropolitalne, ale chodzi o to, żeby one też dokładały się do tego całościowego rozwoju kraju. I to jest wyzwanie dla polityki przestrzennej, polityki gospodarczej prowadzonej zarówno ze szczebla krajowego, jak i wojewódzkiego, niezależnie od układu terytorialnego. Ja myślę, że o tyle się z panem zgadzam, że właściwie jest ulubiony w Polsce myślenia i planowania strategicznego. Tak? Bo to o to chodzi przede wszystkim. Tak? Kiedyś była taka instytucja jak Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Ona została przy jakichś tak kolejnych organizacjach zlikwidowana i właściwie się nikt nad tym teraz nie zastanawia. Tego brakuje. Tego brakuje wyraźnie takiej refleksji ponad kadencyjnej, dłuższej perspektywy i jakiś taki sposób zinstytucjonalizowany. To na pewno. No, nie może to być planowanie centralne w wydaniu socjalistycznym oczywiście. Natomiast też przywołał pan przykład COP-u, ale niech pan zwrócił uwagę, że COP był takim przedsięwzięciem, gdzie dopiero po sukcesie gospodarczym tego przedsięwzięcia planowano zmiany administracyjne i jak państwo pewnie wiecie, był pomysł, żeby było województwo copowskie z siedzibą oczywiście w Sandomierzu, tak? Odbudowanie pozycji miasta, które kiedyś było bardzo ważne, równoważne z Krakowem, natomiast później to wypadło, tak? Natomiast oczywiście w żadnym wypadku się z panem nie zgadzam, że państwo ma budować fabryki i wyróżniać w taki sposób rozwój, bo takiej patronomii jak spółka Skarbu Państwa to nie ma nigdy. Więc jak państwo się zabierze za to, to dopiero będzie wtedy bałagan i dopiero będzie problem. Natomiast też trzeba pamiętać, że jesteśmy w Unii Europejskiej i Unia Europejska limituje pomoc publiczną dla podmiotów prywatnych. Także to nie jest tak, że my będziemy robić co chcemy. No i państwo może sobie chce robić. Proszę bardzo, jakieś pytania? Jakby mógł pan podejść, wybić na pole lepiej. Tak. No tam jest drugi kabel, można w ogóle kabel. Żeby spróbować kabel. Będzie słabo. Bo jeżeli na przykład imię wariant 14 jednostek, który pan proponował przedtem, czy powiaty i gminy zostaną dalej, czy to będzie likwidowane na takim szczeblu? I czy w ogóle Polska potrzebuje tak naprawdę tych województw? Czy powiedzmy sobie bez tych województw? Bez tego w ogóle. Czy są potrzebne, czy damy sobie radę? A trzecie pytanie to jest nawiązanie do Radomia, bo mówił pan, że jest jakiś problem z pracownikami, którzy na przykład, z pracodawcami, którzy potrzebują pracowników kwalifikowanych. Tak? A czy nie można by zainwestować w tych, którzy nie mają tych kwalifikacji?
nie po prostu wykształcić, wyszkolić i zatrudnić na miejsce tych, którzy są tak naprawdę poszukiwani, ich nie ma. Bo to jest jakieś rozwiązanie. Bo ja przykład w perspektywie czasu mogą być bardziej rentowni niż ci, którzy są nawet tak poszukiwani i ich nie ma. Ja wrócę tutaj do początku, gdzie uważam, że problemem jest to, że my troszeczkę zaczynamy od końca właśnie naszą dyskusję, ponieważ my mimo wszystko rozmawiamy tak geograficznie bardzo, czyli na przykład ile, jakie mają być szczeble, jakiej wielkości, a to jest wtórna sprawa w stosunku do tego, jakie funkcje mają pełnić te jednostki terytorialne. Czyli jakie one mają mieć kompetencje, te, nie wiem, urzędy czy coś tam, jakie one sprawy publiczne mają załatwiać. I teraz dla różnego rodzaju spraw publicznych jest jakaś, można znaleźć jakąś optymalną wielkość jednostki, w której te sprawy będą załatwiane. Na tym poziomie powinna być dyskusja. Myślę, że są takie sprawy publiczne, które powinniśmy załatwiać na poziomie no, jakichś regionów, czyli czegoś jednostek, których w państwie będzie 12, a może 20 w takim zakresie, tak? Że są takie sprawy i że no, nie byłoby dobrze, gdybyśmy nie mieli tej jednostki, bo pan się pyta, czy nie obejdziemy bez województw. Być może gdybyśmy mieli ogromne powiaty, to byśmy się może obejrzeć bez województw, nie wiem. Natomiast pan pyta teraz o czy likwidować powiaty i gminy. To znowu jest inny wątek dyskusji. Natomiast no, ja myślę, że mam też pogląd na ten temat. Nie chciałbym, żebyśmy teraz sprowadzili dyskusję do dyskusji o powiatach i gminach. Ja uważam, że powiaty i gminy w obecnej strukturze terytorialnej są być może jeszcze gorsze od województw, jeśli chodzi o ich funkcjonalność i adekwatność do struktury przestrzennej. W tej chwili gminy są zupełnie, zwłaszcza gminy podmiejskie, to są zupełnie organizmy oderwane od jakichkolwiek powiązań funkcjonalnych czy struktur przestrzennych. Są organizmy, które de facto się, takie gminy podmiejskie, to są organizmy, które de facto pasożytują na gminach centralnych. Suburbanizacja, to jest ogromne wyzwanie przestrzenne teraz w Polsce, tak? Czyli rozpraszanie zabudowy funkcji miejskich na tereny podmiejskie. Dla mnie na przykład powiat, tylko że duży powiat, powinien być jednostką, która zajmuje się planowaniem przestrzennym, czyli planowanie przestrzenne w skali regionu, okręgu miejskiego, powiedzmy, miejskiego obszaru funkcjonalnego, czy ten obszar, o którym mówiłem, że to jest obszar w promieniu 20-30 km od miasta dużego bądź miasta średniej wielkości. To jest racjonalny obszar planistyczny. W Niemczech teraz takie są tworzone właśnie regiony miejskie planistyczne. I ja uważam, że to jest podstawowa funkcja tego rodzaju jednostek, które moim zdaniem powinny zastąpić powiaty. Powiat w obecnym, a już ten absurd, jakim jest powiat grodzki i otaczającego powiat ziemski, po prostu struktura zupełnie nie mająca żadnego zwierciadlenia w przestrzeni. Także moim zdaniem powiaty i gminy powinny być jednostkami funkcjonalnymi. Powiat jako, czy też coś, co zastąpi powiat, jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka dużego bądź średniej wielkości i gmina też znacznie większa niż obecnie, jako obszar obsługiwany przez jakiś ośrodek typu małe miasteczko, ale wyróżniający się ośrodek typu Tuchów na przykład, a nie wieś będąca siedzibą gminy, która nie ma żadnych funkcji centralnych, tyle że po prostu tam siedzi wójt i bierze łamówki za sprzedawanie ziemi, bo to jest gmina akurat pod miastem. No ale to jakby jest inne zagadnienie, o tym mamy się od swojego jednostka. A drugie pytanie było o tym, żeby szkolić bezrobotnych. Ja na przykład, jeżeli nie ma zasobów takich, które potrzebuje dana firma, a tych pracowników nie ma, no to można korzystać z tego co no, ja tutaj mówiąc o tym problemie w Radomiu, to miałem na myśli pracowników naprawdę wysoko kwalifikowanych. Na przykład w Radomiu, mimo że w Radomiu mamy tylko dwa duże szpitale, czyli powiedzmy trzy razy mniej szpitali niż mają Kielce, szpitale mają problem ze znalezieniem fachowców do pracy. Takich lekarzy, specjalistów, mimo że jest takie bezrobocie. Zostają premierami. Osadura nie jest wysokiego specjalista. Kawałek zarabiają. Słucham? Kawałek zarabiają.
No, to znaczy, no, to tutaj można dywagować, jakie tam są szczegółowe, ale na przykład ja też mam kontakt z przedsiębiorcami prowadzącymi zakłady przemysłowe i oni też mają problem w znalezieniu kwalifikowanych pracowników, jakiejś wysokiej klasy inżynierów. I oczywiście, że należy ich kształcić, ale ja prawdę mówiąc nie bardzo wierzę w przeszkalanie, zwłaszcza na przykład bezrobotnych, bo to w ogóle, no, szkolenia bezrobotnych to jest jeden z najlepszych zbandowania publicznych pieniędzy tych unijnych. Szkolimy bezrobotnych, nic z tego nie wynika, nikt tego nie ewaluuje, tak naprawdę nie ma żadnego skutku. Oni są nadal bezrobotni, dlatego to mamy od 20 lat i jest mnóstwo szkolenia bezrobotnych, nic się nie zmienia. To, co może zmienić możliwości rozwojowe miast, to jest nacisk na właśnie taką kreatywną warstwę społeczną, na wysoko kwalifikowane kadry, na tych ludzi, którzy sami będą sobie wymyślać na przykład swoje przedsięwzięcia, przedsiębiorstwa będą zakładać, sami będą tworzyć miejsca pracy. Będą pracować dobre kadry w, nie wiem, w urzędach czy w jednostkach, jakichś organizacjach zarządowych, które będą miały pomysły rozwojowe, będą tworzyły projekty. Tak to się dzieje, no, tak wynika z porównania różnego rodzaju miast. Także, ale chyba, że Wam tu chodzi o szkolenie takie, że na przykład tworzymy dobre szkolnictwo zawodowe, na przykład szkolnictwo wyższe, ale na poziomie zawodowym. Jak najbardziej. To jest potrzebne i na przykład wiadomo, że są przebłyski takiej współpracy firmy Airbus z no, obecnym uniwersytetem. To jest kropla w morzu potrzeb, nie? Bo właśnie tego potrzebujemy, tworzenia takiej pracy. Te osoby można na przykład zainspirować do takiej pracy, nad sobą, tak? Bo w dalszym ciągu pozostajemy w takim temacie, że nie ma tych pracowników, nie ma tych kwalifikowanych, tak? No, myślę, że to możemy się sięgnąć po te zasoby, które są i je wykształcić, wyszkolić. Znaczy, no wiem o co Panu chodzi, ale problem polega na tym, takich ośrodków jak Radom czy Tarnów, problem polega na tym, że zawsze jest jakaś część społeczeństwa, która ma ten potencjał, że oni się chcą kształcić, że oni mają potencjał intelektualny, żeby się kształcić, żeby być przedsiębiorczy i tak dalej. I to nie jest tak, że nagle inną grupę społeczną przerobimy na takich. To jest zawsze jakiś margines, ta klasa kreatywna społeczna. Niestety tak. Ludzie, którzy albo są już tą klasą kreatywną, albo potencjalnie nią są, bo są jeszcze młodzi, ci ludzie wyjeżdżają i z Tarnowa i z Radomia. A ci, co zostają, niekoniecznie się nadają do tego, żeby zrobić to, co Pan proponuje. Tak, jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Jedyna okazja. Tam no, długośmy nie mieli takich prelegentów i myślę, że trochę wody w Dunajcu upłynie dla nich. No, bo za to nas zapytają. Ja mam takie pytanie, co takie dwie refleksje, które mi przyszły do głowy, one są bardziej lokalne, czyli pewnie no, w jakimś stopniu skierowane też do naszych prelegentów. Oni by mogli powiedzieć ewentualnie o doświadczeniach, bo pan na pewno Łukasz Radomskich, nie, bardzo jest to ciekawe. Jak wygląda perspektywa odzyskania statusu miasta wojewódzkiego w poszczególnych miastach, tych, które, tych większych ośrodków, Kalisz, Radom, no o Tarnowie oczywiście chciałbym porozmawiać, Częstochowa, gdzieś są tworzone, rozumiem, jakieś takie, powiedzmy, lokalne think tanki, czy lokalne stowarzyszenia, powiedzmy, jakieś struktury, które, powiedzmy, mogą lobbować na taką rzecz. Niestety w Tarnowie czegoś takiego nie ma, nie dostrzegam. Ilość nawet samorządowców czy ludzi władzy dzisiaj tu obecnych i wcześniej i teraz, prawda, świadczy też o czymś. Nie ma takiej, no, my artykułujemy tą potrzebę, ale ona nie jest pewnie bardzo mocno świadoma. Ta przeorana mentalność taka, powiedzmy, rodzaj takiej lokalnej pedagogiki wstydu, prawda, że my jesteśmy ci mniejsi, prowincjonalni i w zasadzie powinniśmy się tym na każdym kroku odczuwamy i ona nawet, wydaje mi się, poprzedziła w moment utraty statusu miasta wojewódzkiego. Pamiętam, jak mnie uderzyło, jak poszedłem na studia, na pierwszych zajęciach wykładowca mi coś takiego powiedział, pytając się tam, skąd jesteśmy, ja powiem do Tarnowa. Nie, to szukajmy jakichś tam dalszych rejonów. Tarnów to jest najdalej na wschód wysunięta dzielnica Krakowa.
taką definicję wtedy podał. Wtedy mnie to bardzo zabolało, no bo przecież ja z równorzędnego Krakowowi miasta wojewódzkiego, znaczy no to o takim samym statusie przecież przyjeżdżam, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, z tej całej historii, z wielkości miasta, z jego potencjału i tak dalej, no ale jednak mimo wszystko bardzo mnie to upadło. Oczywiście było żartobliwe. Ale coś takiego zostało absolutnie przez innych moich kolegów z Tarnowa potraktowane jako coś naturalnego i do dzisiaj to pokutuje. Drugi aspekt, pamiętam 97 rok, pamiętam taki katalog wtedy tarnowski, region tarnowski, serię takich katalogów gospodarczych wydawaliśmy tutaj z kolegami. I jeden poświęciliśmy oczywiście z oczywistych względów, jeden z pierwszych regionowi tarnowskiemu i poszliśmy do Urzędu Wojewódzkiego wówczas, prawda, jeszcze istniejącego, prawda, do jednego z wydziałów, nie chcę mówić jakiego, no i użyliśmy tego pojęcia region. I był wstyd, panika, jaki region, co wy mówicie? W tym momencie, przy jednoczesnym oczywiście deklarowanej obronie, bo już wtedy się oczywiście mówiło o tych zmianach i te koncepcje były rozważane na forum publicznym. Region nie ma czegoś takiego. Znaczy brano pod uwagę oczywiście jakieś tam definicje geograficzne, etnograficzne, prawda? Region tarnowski nie istnieje i nie używajmy go, że to nam bardziej zaszkodzi niż pomoże w czymkolwiek. Co stało zupełnej jakiejś takiej dysonansie z tym, jak rozmawiałem na przykład z przedsiębiorcami, bo my w sposób naturalny, na przykład badając ten obszar regionu tarnowskiego w sensie gospodarczym, był katalog gospodarczy głównie, prawda, docieraliśmy między innymi do Mielca i Mielec mówił, tak, my chcemy z wami. Przedsiębiorcy tam mieleccy mówili, tam się mówi Rzeszów, nie, my wolimy Starek, już mamy z kimś, to wolimy z Tarnowem iść, prawda? Tak samo była w Dębicy, to już było tak pół na pół, dlatego że oni mieli jeszcze ten 75 rok, niektórzy przedsiębiorcy w pamięci, funkcjonowanie jeszcze w orbicie województwa rzeszowskiego, więc tamto ciążenie było większe, natomiast w Mielcu jak najbardziej. Było takie otwarcie. I teraz, przepraszam, bo taki długi wstęp sobie zrobiłem, ta pedagogika wstydu też u nas, na przykład na poziomie urzędniczym, że tak powiem, funkcjonuje. Myśmy w ramach takiego organizowanego tutaj w Tarnowie przez środowiska patriotyczne Festiwalu Niepodległości w tamtym roku zorganizowali debatę poświęconą tożsamości miasta, takiej historycznej tożsamości, w którym ten fakt, o którym tutaj ksiądz doktor też wspomniał z października 18 roku, że byliśmy tym pierwszym miastem, które odzyskało niepodległość, stanowi jakąś wartość, prawda? I my chcieliśmy się zastanowić, na ile ważną, czy w jakiś sposób na przykład tożsamość miasta nie dałoby się wokół tego jakoś tam odkryć, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby to kreować, tylko bardziej poczuć, prawda? Czy wokół tego rzeczywiście nie dałoby się zbudować czegoś więcej. I urzędnicy znowu z pewnym uśmieszkami różnego rodzaju, jakimiś takimi z ironią dużą, podeszli do określenia dla mnie naturalnego, bo absolutnie broniącego się określenia powstanie tarnowskie o tym, co wydarzyło się tutaj w końcu października 18 roku w Tarnowie. Prawda? Nie, no to jest absolutnie za duże określenie, chociaż ono się absolutnie broni, bo z historykami to było z historykami konsultowane. Absolutnie broni się, bo spełniało to absolutnie i spełnia wszelkie definicje powstania zbrojnego, prawda, bo absolutnie zbrojnie to zostało akurat to, że akurat nikt nie zginął i tak dalej, no to dobrze, no karnie ci Austriacy, prawda, w tej już takiej schyłkowej fazie CK armii, prawda, poddawali się i prawda, oddawali broń, dlatego tylko nie doszło do jakichś zbrojnych starć, natomiast absolutnie się broni. Mówię nie po to, żeby przypominać te kwestie, tylko pokazać, że my, największy problem, wydaje mi się, jaki będziemy mieli i jaki do pokonania, gdybyśmy chcieli postawić dzisiaj w centrum, czy gdzieś, w każdym razie w agendzie ważnych kwestii społecznych tutaj w regionie, kwestie przywrócenia jakiejś formy województwa
Tarnowskiego, czy pozyskania tego ośrodka, prawda, drugiego w ramach województwa małopolskiego, czy utworzenia tutaj wspólnej jakiejś struktury z Sączem, czy też jakiegoś odrębnego być może tworu, to największy problem byśmy mieli z samymi sobą. Dzisiaj, z przekonaniem się do tego, że my w ogóle coś jesteśmy warci, bo my już jesteśmy na takim etapie większości, a szczególnie jeżeli chodzi o osoby decyzyjne, że myśmy się podporządkowali temu stanowi, który jest. Ja mówię, myśmy się podporządkowali nawet wcześniej, przed 99 rokiem już widziałem takie symptomy, a dzisiaj no po prostu gołym okiem widać, jakie to jest ciężkie. Czy to jest specyfika tarnowska, czy takie podobne problemy są na przykład w Radomiu? No, muszę panu z szacunkiem pogratulować tej analizy, dlatego że uważam, że to, co pan tutaj przedstawił, jest bardzo trafną taką analizą socjologiczną tego typu miast jak Tarnów czy na przykład Radom. I to, że tutaj u państwa jest świadomość, że jest taka sytuacja, to jest już ogromny krok do przodu. Bo przypuszczam, że nie wszyscy byliby w stanie nawet sobie uświadomić to, co pan przed chwilą nam tutaj uświadamia, prawda? Więc to jest już bardzo dużo, wiedzieć, w jakim jest się położeniu. I w Radomiu niestety w dużym stopniu też tak jest. I myślę, że tutaj no, są takie jakby dwa czynniki. Jeden to jest taki, z czego się to bierze. Jednym czynnikiem to jest to, o czym przed chwilą mówiłem, że ci ludzie, którzy są twórczy, kreatywni, pewni siebie, rozwojowi, oni w bardzo dużym stopniu opuszczają nasze miasta, nasze regiony, ich tu nie ma, którzy byliby, mieliby odwagę, żeby myśleć inaczej. Ci tarnowianie, którzy mogli myśleć inaczej, po prostu ich często nie ma. Drugi aspekt jest taki, że teraz mówiąc o tych, którzy są w Tarnowie, czy w Tarnowie, czy gdzieś tam, no ja się posłużę takim przykładem. W Radomiu jest szkoła muzyczna, ponoć największa w Polsce, jeśli chodzi o liczbę uczniów, szkoła średnia. I dyrektor tej szkoły opowiadał mi taką rzecz, że oni muszą współpracować w ramach, no takie są procedury, że muszą współpracować z innymi szkołami w ramach, w obrębie województwa. I mówi, że oni mają kontakty ze szkołami nie tylko z obecnego nieszczęsnego województwa mazowieckiego, ale też z Kielc czy z Lublina. I mówi, że jest zupełnie inny poziom współpracy, kiedy oni na przykład jeżdżą do Kielc i tam rozmawiają z tamtejszymi, nie wiem, nauczycielami czy innymi osobami zajmującymi się tymi sprawami. Po prostu są traktowani normalnie, jak równy z równym. Kiedy jadą do Warszawy, mówią, że nie znoszą tego, dlatego że tam każdy, praktycznie każdy ich traktuje z góry. No, w jakiś sposób jest to wyczuwalne. Wiadomo, że oczywiście nie można wszystkich rzucać do jednego worka, nie generalizować, ale no, takim odczuciem się ze mną podzielił, że współpraca z ludźmi z Warszawy jest okropna, dlatego że oni z założenia uważają się za kogoś lepszego, bo są z Warszawy. Ja wiem, że tak nie musi być, ale takie są zjawiska socjologiczne i to wbijanie właśnie teraz, powiedzmy, obecnych elit tarnowskich w takie poczucie, że są kimś gorszym, że nie powinni się wychylać, że nie mają co aspirować do czegoś więcej, to niestety jest też pewnym pogłosiem arogancji elit metropolitalnych. Ja pamiętam nasze rozmowy tutaj z panem Jackiem, który też, nie wiem, pan potwierdzi, że no tak jest, czy takie jest odczucie, kiedy się rozmawia. No ja mam często takie odczucie, my tutaj z kolegą pracujemy w Biurze Planowania Regionalnego w Radomiu, które jest niestety oddziałem Biura Warszawskiego, niestety spotykamy się z dokładnie tym samym. Po prostu wizyta w Warszawie jest czymś okropnym, dlatego że my z założenia jesteśmy traktowani po prostu jako jacyś tam pracownicy do wykonywania roboty, że możemy mapy rysować. Nie ma czegoś takiego jak partnerska współpraca, której byśmy oczekiwali. Panie doktorze, jeśli mogę powiedzieć słowo, tutaj na sali jest osoba, która w sposób bardzo, że tak powiem, przekonujący i autorytatywny może nam powiedzieć, jak to Kraków traktował Tarnów i traktuje? Pani radna była w dwóch kadencji. Proszę tak delikatnie uszczknąć, przepraszam. Proszę delikatnie uszczknąć tylko rąka tajemnicy. Jak to z Krakowem bywało?
Ja mogę tylko powiedzieć, że moglibyśmy powiedzieć za Bielskiem, że rzeczywiście no, Tarnów został zdekretowany. Ale czy Kraków nam dawał tak, że nie było w które kieszenie pchać? Czy... Co dobrego może się urodzić w Tarnowie? O! Nie, to znaczy tak. Oczywiście wszyscy też zależało momencie, od człowieka. Kiedy utraciliśmy status województwa, to wiadomo, że ciągoty były takie, żeby wszystkie instytucje z tego Tarnowa pozabierać. Najpierw była taka dyskusja, że jeśli w Krakowie jest, załóżmy, Urząd Wojewódzki, to może w Tarnowie sejmik by miał, prawda? Istniały takie, no, w sferze jeszcze rozmów takich, można powiedzieć, przed 99 rokiem, po wyborach 98 roku. Tam wojewoda, tu masz. Ale, i że to byłoby coś takiego, żeby dowartościować także to miasto. Oczywiście nie udało się tego zrobić. I parę innych instytucji, ale mało, że szły, załóżmy, że chciano zabrać bibliotekę, załóżmy, aby tam była kierowana biblioteka pedagogiczna, czy tam inne instytucje, centrum kształcenia nauczycieli i tak dalej, to jeszcze w ślad za tym, no, kuratorium, prawda, straciło też status, no, wiadomo, to równocześnie wszystkie usługowe rzeczy, do tego stopnia, że nawet papier toaletowy dla instytucji kuratorium Tarnowskiego był kupowany w Krakowie. To są bzdury, ale do tego stopnia, że wszystko. Natomiast muszę powiedzieć, że na tym etapie tworzenia województwa marszałkiem został samorządowiec Marek Nawara, który był samorządowcem, bo był w gminie. I on także czuł te sprawy. Bardzo mu zależało wtedy na takim scaleniu tego województwa. Czyli w tym pierwszym etapie, w pierwszej kadencji, co już w drugiej naprawdę już nie miało miejsca, w trzeciej jeszcze gorzej, to on tak dążył do tego równomiernego rozwoju województwa. Mówiło się wtedy o tym subregionie tarnowskim, krakowskim. Udało się pewne rzeczy jeszcze za jego kadencji zrobić, ponieważ dało się z nim rozmawiać. Natomiast już w drugiej kadencji, gdzie było takie ciążenie właśnie do tego metropolii krakowskiej, jak najszerzej jeszcze pojmowanej, już było bardzo trudno się przebić z jakimiś takimi naszymi żądaniami stąd, czy przy czym sączowi się bardziej udało jakieś takie większe lobby było sądeckie niż tarnowskie. No to ja tyle, ale z tym doświadczeniem takim, że łącznie wszystko się kupowało w Krakowie dla instytucji, które były w Krakowie. Dziękujemy bardzo, to są fakty. Ja tam króciutko podsumuję to, co właśnie dziękuję za jakby ten jeszcze momencie, może połączymy, bo pan jeszcze tu. Ja też będę miał takie teoretyczne pytanie. Ale ja chciałem podsumować tę wypowiedź. Co pan za chwilę? Jaki jest wniosek takiego stylu? I rzeczywiście tak jest. No, u nas dyrektor oddziału biura w Radomiu musi prosić o delegację, żeby użyć samochodu służbowego. No, takie tam różne szczegóły, nieważne. W każdym razie, jaki jest na mnie wniosek z tego, co mówię? Bo tutaj, jak profesor zauważył, w strategii rozwoju województwa małopolskiego tam są naprawdę dobre zapisy. Dla ośrodków, są naprawdę dobre zapisy. Tylko, że to pozostaje na papierze, bo w praktyce i tak o tym decydują te elity krakowskie, których to nie jest ważne. No, teoretycznie mogłoby być inaczej i powinno być inaczej. Być może w niektórych województwach jest nawet trochę inaczej, ale no i taką mamy sytuację socjologiczną i właśnie to jest dla mnie pewnym argumentem, jednym z ważnych argumentów, dla których ja sugeruję, że te duże ośrodki regionalne, ale nie metropolitalne, powinny być oddzielone, jeśli chodzi o ten ustrój samorządowy i na przykład lepiej, żeby Radom był połączony z Kielcami, bo tam jest możliwa współpraca na partnerskich zasadach, a między Radomiem a Warszawą, bądź między Tarnowem a Krakowem, nie wierzę w taką współpracę w polskich uwarunkowaniach.
Proszę bardzo. Ja bym miał pytanie takie, czy teoretycznie istnieje szansa powrotu Tarnowa jako województwa? A teraz chciałbym podziękować tym organizatorom, którzy naprawdę nie po raz pierwszy próbują coś zrobić, uświadomić przede wszystkim. I ubolewam, szkoda, że nie ma tutaj akurat polityków, wójtów, akurat z naszego, nazwijmy to, subregionu tarnowskiego. Bo całą odpowiedzialność za to, co się stało z województwem, to ponoszą niestety, ponoszą przede wszystkim politycy. I nieważne z jakiej opcji. Nieważne. Natomiast nie chcę przedłużać. Jestem też w Radzie przy Urzędzie Marszałkowskim ostatnio powołany do spraw jakby uzależnień z subregionu tarnowskiego. I tam się akurat spotykam. Spotykam się z ludźmi z całego, takie miejscowości jak Tarnów. Dlaczego? Bo traktuje się nas jak piąte koło włosy. Tak bym to podsumował. I czy to nawet Szanów, czy gdzie indziej, Kraków jest Krakowem. Trzeba naprawdę siły, nie wiem, wytrzymałości i odwagi. Jak kiedyś mnie ksiądz biskup Sterna uczył, żeby pewne rzeczy w oparciu o prawdę robić, organizować i tak dalej. Ale też patrzę na Częstochową, patrzę na Rzeszów i patrzę na Tarnów. Jak popatrzymy na Częstochowę i Tarnów, to najwięcej osób wyjechało za granicę. Albo jesteśmy równo, albo jesteśmy na drugim miejscu. Jeżeli popatrzymy na Rzeszów, to Rzeszów jak powiększył granicę swojego miasta. Czyli co? Ja dałem tylko przykłady, nawet w rozbudowie tego wszystkiego, że nie jest nam potrzebny akurat powiat ziemski, powiat grodzki. Moje takie odczucie. Nie jest nam też potrzebne jakieś takie rozwiązania, które by też trzymały zaraz w miejscu, załóżmy, nie poszerzając na przykład tego planowania przestrzennego i tak dalej, bo to wszystko zostało powiedziane. Ja nie chciałbym wchodzić nawet w dyskusję, nie? Planowanie przestrzenne to jest bardzo ważna rzecz. I czy w sąsiednich gminach, czy akurat w Tarnowie. Ale wierzę mocno, że przy takich ludziach jak nawet dwóch, trzech czy czterech, jak